Rok temu miałam ogromną przyjemność współpracować ze świetną niemiecką marką, która istnieje już od ponad pół wieku i jako jedna z pierwszych mogłam zaprezentować Wam produkt, który dopiero wkraczał na polski rynek. Dzisiaj już wiem, że przez ten rok podbił serca wielu z Was, w tym moje, dlatego tym bardziej cieszy mnie nasza kolejna, słodka współpraca. Partnerem dzisiejszego odcinka jest producent czekoladowych pralin Edle Tropfen & Nuss, które naprawdę się wyróżniają. Każda pralina ma ciekawy, nieregularny kształt, który tworzy posypka z orzechów oblana aksamitną czekoladą, ale to, co najbardziej wyjątkowe, kryje się dopiero w środku. Wewnątrz, w cukrowej i chrupiącej otoczce, schowana jest odrobina prawdziwych, płynnych drinków, a wszystko to razem ze słodkimi nutami czekolady i różnymi fakturami tworzy zaskakujące i naprawdę wykwintne połączenie. Dla mnie, czyli miłośniczki słodkości, która przetestowała już chyba wszystkie praliny na rynku, Edle Tropfen & Nuss to absolutny numer jeden i jeśli ich spróbujecie, to sami zobaczycie, że nie mają konkurencji. Jeżeli Wy też lubicie ciekawe połączenia smakowe, cenicie sobie wysoką jakość, na jaką od ponad pół wieku stawia marka, albo na przykład chcecie zaskoczyć swoich gości nieoczywistym poczęstunkiem, to wypatrujcie pralin Edle Tropfen & Nuss w dobrych sklepach. Znajdziecie je w dwóch wariantach, a łącznie do przetestowania czeka aż 7 smaków. Trochę czasu zajęło mi wyłonienie mojego faworyta, ale po wielu próbach udało się i Jean Daisy w białej czekoladzie to mój osobisty ulubieniec. Ciekawa jestem, jak będzie u Was. Razem z partnerem odcinka, pralinami Edle Tropfen & Nuss, dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania najnowszego materiału. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o bezkompromisowej walce o prawdę. O rodzicielskiej miłości ponad życie i śmierć, ale też ponad dobro i zło. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o licznych skrajnościach, o amerykańskim śnie, który nagle zamienił się w koszmar i o raju, który zamienił się w piekło. Natalie przychodzi na świat 21 października 1986 roku w Memphis, w stanie Tennessee i pierwsze lata jej życia są kompletnie beztroskie. Jednak im starsza się staje, tym wyraźniej zauważa, że jej rodzice często się kłócą, a w domu zdecydowanie nie panuje spokojna i pokojowa atmosfera, jak u większości jej rówieśników. Ostatecznie, kiedy ma zaledwie 7 lat, a jej brat Matt 5, ich rodzice Dave i Beth Holloway decydują się definitywnie zakończyć swój związek. Po długiej i stresującej batalii sądowej ich małżeństwo staje się przeszłością, a mama, Beth, przejmuje pełną opiekę nad dwójką swoich dzieci. I od tego momentu rodzeństwo jest wychowywane i utrzymywane głównie przez ich mamę, ale mimo tego wszyscy żyją na bardzo wysokim poziomie. Bo Beth jest wziętą logopedką i ma całe mnóstwo klientów, w związku z czym zarabia naprawdę spore pieniądze. Pod kątem finansowym nie mają na co narzekać i wydaje się też, że cały bieżący stan rzeczy, chociaż nie idealny, dopasuje dzieciom i ich rodzicom. Nie muszą już żyć w napiętej atmosferze. W domu nie słychać ciągłych kłótni i jednocześnie mają stały kontakt z ojcem, który razem ze swoją nową partnerką regularnie zabiera dzieci na weekend do siebie albo na kilkudniowe wycieczki. I o ile Matt i Natalie są pozytywnie nastawieni do nowej kobiety swojego taty, to zupełnie inaczej podchodzą do nowych związków swojej mamy. Wszystkich mężczyzn, z którymi kobieta próbuje się spotykać, traktują chłodno i wyraźnie manifestują, że nie chcą ich w swoim życiu. Zresztą robią to czasem bardzo dosadnie, a w jednym przypadku niszczą nawet samochód mężczyzny, który przyjechał zabrać ich mamę na pierwszą randkę. Wszystko zmienia się jednak, gdy nadchodzi rok 1997, a Beth poznaje Jaga Tweetiego, biznesmena z Alabamy, który przyjechał do miasta na delegację.
Oboje zupełnie przypadkowo wpadają na siebie w lobby hotelu, a ta z początku niezręczna sytuacja szybko zamienia się w bardzo miłą rozmowę, po której para zaczyna się spotykać. Okazuje się, że Jack, podobnie jak Beth, jest rozwodnikiem i również ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, dwóch synów. Para ma też całe mnóstwo wspólnych tematów. Podobnie patrzą na życie i stopniowo Jack zaczyna być coraz częstszym gościem w domu Beth. Szybko poznaje jej dzieci, a oni poznają jego synów, których nierzadko zabiera na weekendy do domu Beth. I w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich razów, tym razem Natalie i Matt nie próbują przegonić nowej sympatii swojej mamy, a wręcz przeciwnie. Nawiązują z Jackiem silną więź, zaprzyjaźniają się też z jego synami i wspólnie zaczynają budować 6-osobową patchworkową rodzinę. Nikogo więc nie dziwi, że po 3 latach związku, w 2000 roku, Jack oświadcza się Beth, a ta bez chwili zastanowienia przyjmuje pierścionek i jeszcze przed ślubem, razem z Natalie i Mattem, przeprowadzają się do Jacka, do Mountain Brook w stanie Alabama. I o ile rodzinie Holloway zawsze żyło się bardzo dobrze, to tu wprowadzają się do wielkiego, pięknego domu na willowym przedmieściu Birmingham, największej aglomeracji w stanie. To miasteczko, całe jego otoczenie wygląda dosłownie jak urzeczywistnienie amerykańskiego snu. Mieszkają tu sami bogaci ludzie, przed wielkimi posiadłościami stoją zaparkowane drogie samochody i o ile Hollowayowie zawsze żyli na wysokim poziomie, tak teraz dołączyli do elity. Beth, jako doświadczona logopeda, szybko znajduje pracę w nowym miejscu. Jej wiedza i doświadczenie zostają docenione także tutaj, co przynosi jej pieniądze i przede wszystkim szacunek. Kobieta zapoznaje się z żonami innych biznesmenów z okolicy i dołącza do ich kółka towarzyskiego, a Natalie i Matt zostają zapisani do najlepszych szkół, gdzie z łatwością nawiązują wiele nowych przyjaźni. Życie Hollowayów ze stabilnego zamienia się w dosłownie bajkę, a z czasem jest tylko lepiej, bo kiedy Natalie wchodzi w okres, w którym przestaje być dzieckiem i staje się nastolatką, wcale nie robi się trudniej, a wręcz przeciwnie. Natalie okazuje się być bardzo mądrą, wyważoną i samodzielną dziewczyną. Mimo, że dorasta w otoczeniu bogactwa, to sama nie chce być kolejnym bogatym dzieciakiem bez ambicji, czekającym na to, aż wszystko pod nos podsuną jej rodzice. Widząc dookoła tylu ludzi sukcesu, chce w przyszłości być taka jak oni, ale za sprawą własnej pracy. Dlatego, gdy ma zaledwie 15 lat, zaczyna planować swoją przyszłość, na którą już teraz ma sprecyzowany plan. Chce zostać lekarzem. Wpływ na taką decyzję ma nie tylko prestiż tego zawodu i to, że lekarze zarabiają bardzo dobrze, ale też wynika z jej ogromnej empatii i chęci pomagania. Natalie po szkole regularnie spędza czas w szpitalu, gdzie jest wolontariuszką w klinice onkologicznej. Tutaj, w swoim wolnym czasie, pomaga innym, wspiera chorych i ich bliskich, nabiera pokory, ale też zaprzyjaźnia się z cierpiącą na nowotwór rówieśniczką. Bardzo chce jej pomóc, ale nie może. Zamiast tego obserwuje, jak młoda dziewczyna traci włosy, powoli gaśnie, aż w końcu odchodzi. To odbija się na Natalie bardzo mocno. Z jednej strony rozbija ją to, ale z drugiej motywuje do walki o swoją przyszłość. Dziewczyna jest już pewna, chce zostać lekarzem i pomagać chorym nie tylko swoją obecnością, ale też swoją medyczną wiedzą. Przez całe liceum Natalie z klasy do klasy przechodzi z wysokimi wynikami i wszystko wygląda na to, że swoje plany rzeczywiście traktuje poważnie. Oprócz tego, że uczy się świetnie, jest też bardzo popularna w szkole. Odnosi też sukcesy w wymagającym zespole tanecznym, w którym ćwiczy kilka razy w tygodniu. Uznawana jest też za wyjątkowo samodzielną i ambitną i wszyscy zgodnie uważają, że akurat Natalie daleko do rozpieszczonych dzieciaków z okolicy. Ostatecznie udowadnia wszystkim, że rzeczywiście jest pracowita i kończy szkołę z 21 najlepszym wynikiem na ponad 350 uczniów ze swojego rocznika. Otrzymuje też wyróżnienie za doskonałe wyniki od aż 3 stowarzyszeń skupiających najlepszych uczniów w kraju,
a następnie, zupełnie bez niczyjej pomocy, organizuje dla siebie pełne stypendium na Wydziale Medycznym University of Alabama, co oznacza, że już za chwilę rozpocznie swoje wymarzone studia i ruszy wymagającą drogą do tego, żeby zostać lekarką. Nikt też nie wątpi w to, że dopnie swego. Przez ostatnie lata pokazała, jak bardzo jest pracowita i zdeterminowana. Zanim jednak dziewczyna rozpocznie nowy rozdział swojego życia, czekają ją jeszcze wakacje, a w zasadzie taki ostatni, beztroski czas, niejako pożegnanie z dzieciństwem. Od kilku lat tradycją w szkole Natalie jest to, że absolwenci wyruszają na kilkudniowy wyjazd na Arubę, rajską wyspę na Karaibach, należącą do Królestwa Niderlandów. Tutaj młodzi ludzie żegnają się ze szkolnym życiem i korzystają z młodości pełną parą. Nic więc dziwnego, że także Natalie prosi mamę o możliwość wylotu razem ze znajomymi. Wszyscy już za moment lecą na wyspę z białym piaskiem, palmami i lazurowym morzem i dziewczyna nie wyobraża sobie nie dołączyć do nich. Ten pomysł jednak nie do końca podoba się jej mamie, Beth. Kobieta ma mieszane uczucia, bo od swoich znajomych wie, jak wygląda ta szkolna tradycja i że pobyt na Arubie to tak naprawdę czterodniowa, niekończąca się impreza, zaprawiana alkoholem i praktycznie pozbawiona nadzoru ze strony dorosłych. Na Arubie za pełnoletnie uznaje się osoby, które ukończyły 18 lat, a nie 21 jak w Stanach. I to właśnie dlatego młodzi ludzie wybierają właśnie tę wyspę na miejsce do świętowania. Tutaj mogą poczuć się jak dorośli i bawić się bez żadnych ograniczeń. To właśnie dlatego Beth nie jest zadowolona. Przeciwny wyjazdowi jest również ojciec Natalie, z którym mimo wyprowadzki do Alabamy dziewczyna cały czas utrzymuje kontakt. I on boi się, że woda, alkohol, młodzi ludzie bez nadzoru to raczej nie jest ani dobre połączenie, ani dobre miejsce dla ułożonej i spokojnej Natalie. Nastolatka jednak nie odpuszcza. Przekonuje, że na wyspę lecą dosłownie wszyscy, w tym jej najbliższa paczka, i czuje się załamana na samą myśl, że miałoby jej tam nie być. Poza tym to nie tak, że będą kompletnie sami. Lecą z nimi też opiekunowie, w tym WF-ista z ich szkoły, a poza tym Natalie jest przecież odpowiedzialna. Ostatecznie po licznych rozmowach i obietnicach ze strony nastolatki, że będzie na siebie uważać i że na pewno nie zrobi niczego głupiego, rodzice dają się przekonać i opłacają jej koszty wyjazdu i dają niemałe kieszonkowe. Natalie, gdy tylko dowiaduje się, że naprawdę leci na rajską wyspę ze swoimi znajomymi, skacze z radości i zaczyna odliczać dni do wymarzonego wyjazdu. Nadchodzi 26 maja 2005 roku. Jest trzecia w nocy, kiedy Natalie wchodzi do sypialni swojej mamy i swojego ojczyma i zaczyna ich budzić. Na całe szczęście nic się nie dzieje, to po prostu już czas, żeby wyjeżdżać, bo dzisiaj Natalie rusza na wyjazd marzeń. Zaspana Beth wstaje z łóżka, zarzuca na siebie dres, po czym wsiada do samochodu i odwozi podekscytowaną córkę kilkanaście przecznic dalej, do domu jednej z jej przyjaciółek. To tam już niedługo podjedzie bus, który zabierze wszystkich na lotnisko do Birmingham. Jeszcze w drodze na miejsce zbiórki Natalie i Beth rozmawiają chwilę o drobnostkach i wspólnie analizują na głos, czy nastolatka na pewno wszystko zabrała. Wydaje im się, że raczej tak, a niedługo później dojeżdżają do celu. To czas pożegnania. Matka i córka zobaczą się za kilka dni, a mimo tego Beth czuje, jakby czekała je przynajmniej miesięczna rozłąka. Kobieta z troską w głosie mówi córce, że ją kocha i żeby bawiła się dobrze i uważała na siebie, na co Natalie odpowiada, że też ją bardzo kocha, po czym zarzuca na ramię torbę i zaczyna wychodzić z samochodu, a chwilę później znika w drzwiach domu swojej koleżanki. Gdy Beth spogląda na zegarek, jest już prawie czwarta, dlatego zaspana wraca do domu. Wszystko wskazuje też na to, że będzie miała kilka dni tylko dla siebie. Mąż wyjeżdża odwiedzić swoich rodziców, a dzieci, zarówno jego jak i jej, wyruszyły na różne obozy i inne wycieczki. Gdy kobieta wraca do domu, kładzie się jeszcze spać na kilka godzin, ale gdy budzi się sama w dużym, pustym domu, zaczyna zdawać sobie sprawę, że chyba nie ma ochoty na samotność.
decyduje, że sama ruszy w rodzinne strony, gdzie odwiedzi rodziców i spędzi trochę czasu na łonie natury, bo ci mają domek nad jeziorem. I rzeczywiście, Beth realizuje swój plan. Jeszcze tego samego dnia pakuje się i wyjeżdża razem ze swoją przyjaciółką Lindą i jej szwagierką Marilyn do uroczego domu nad jeziorem w Hot Springs. Zaledwie kilka godzin później, gdy Natalie najprawdopodobniej już ląduje na Arubie, Beth dojeżdża na miejsce, gdzie czeka na nią jej mama. Wspólnie zaczynają przygotowywać uroczystą kolację i wydaje się, że weekend w Hot Springs był bardzo dobrym wyborem. Beth razem z rodziną i przyjaciółmi spędza czas na werandzie, gdzie rozmawiają godzinami o życiu i podziwiają piękne widoki Lake Hamilton. Kobieta czuje się w pełni rozluźniona i przestaje się już martwić tym, że jej córka jest daleko od domu. Teraz po prostu się relaksuje, bo wie, że przez kilka kolejnych dni będzie wolna od wszelkich obowiązków i zmartwień. W taki sposób mija czwartek, piątek, sobota i niedziela, aż nadchodzi poniedziałek, 30 maja. To właśnie dzisiaj z wyjazdu na Arubę ma wrócić Natalie, a Beth już nie może doczekać się, kiedy córka opowie jej, jak było. Jest godzina 14, kiedy kobieta siedzi na tylnej kanapie samochodu jej przyjaciółki, który pędzi autostradą w stronę Birmingham. Kobiety teraz się śpieszą, bo miały wrócić już wczoraj, ale tak długo się zbierały, że zanim wyruszyły, zastała je noc i po drodze musiały zatrzymać się w przydrożnym hotelu w Memphis. Mimo wszystko Beth jest wypoczęta i szczęśliwa. Już nie może doczekać się powrotu do domu. Kupiła też córce prezent, z którego wie, że ta będzie się bardzo cieszyć. Wszystko zapowiada, że będzie to udany dzień, ale jednostajny szum pędzącego samochodu i gonitwę myśli przerywa dźwięk dzwoniącego telefonu. Gdy Beth patrzy na ekran, widzi, że dzwoni do niej nieznany numer. Niepewnie naciska na zieloną słuchawkę, a następnie słyszy dziewczęcy głos. Halo, czy to pani Tweety? Moja mama musi z panią porozmawiać. Beth od razu czuje niepokój, bo w głosie dziewczyny, która niestety się nie przedstawiła, słyszy ogromną niepewność, a może nawet strach. Czeka jednak na dalszy ciąg wydarzeń, bo zanim zdążyła coś odpowiedzieć, telefon ewidentnie zaczął być przekazywany komuś innemu. Sekundy później, po drugiej stronie słyszy kobiecy głos. Rozmówczyni przedstawia się jako Jodie, czyli mama jednej z koleżanek Natalie, która jest właścicielką biura podróży, które organizowało wyjazd uczniów na Arubę. Kobieta dzwoni jednak w bardzo dziwnej sprawie i bez żadnej zapowiedzi rzuca. Pani córka, Natalie, nie pojawiła się na lotnisku i chyba nie wsiądzie do samolotu. Beth po usłyszeniu tego zdania jest w kompletnym szoku. Dopytuje o szczegóły, ale niczego się nie dowiaduje, bo Jodie niczego więcej nie wie. Informuje tylko przerażoną matkę, że dzisiaj w samo południe wszyscy wycieczkowicze mieli spotkać się w lobby hotelu i wsiąść do autokaru, ale Natalie jako jedyna się nie pojawiła. To jednak nie koniec niepokojących wieści. Według tego, co mówią jej koleżanki z pokoju, Natalie wyszła późnym wieczorem wczorajszego dnia do okolicznego klubu i od tamtej pory nie wróciła do hotelu. Obecnie wszyscy czekają na Natalie w terminalu, ale mija czas, a jej dalej nie ma i wiele zaczyna wskazywać na to, że za moment samolot odleci bez niej. Beth nie wie, co robić. Czuje, jak ze stresu kręci jej się w głowie. Ma tylko nadzieję, że to wszystko to jakiś zły sen albo jakieś nieporozumienie. Gdy tylko połączenie się kończy, zaczyna tłumaczyć przyjaciółkom, że jej córka chyba zniknęła, po czym natychmiast dzwoni do swojego męża. Jack próbuje ją jednak uspokoić. Tłumaczy, że Natalie była przecież na szalonym wyjeździe i najprawdopodobniej zaspała na samolot i w najgorszym wypadku wróci kolejnym i że przecież nie ma sensu stresować się na zapas. Beth nie czuje się jednak ani trochę spokojniejsza. Przecież dopiero co usłyszała, że jej córka nie stawiła się na samolot, ale też, że nie wróciła na noc do hotelu. Nie potrafi teraz myśleć pozytywnie, a złe przeczucie sprawia, że kompletnie się rozkleja.
Chwilę później nastrój przerażonej matki udziela się też jej dwóm koleżankom i wszystkie zaczynają płakać, a prowadząca samochód Linda wpada w taką panikę, że ledwo jest w stanie utrzymać się na drodze. Nie mogą się jednak zatrzymać. Teraz jak najszybciej muszą wrócić do domu, aby spróbować zrozumieć, co stało się z Natalii i wymyślić, co dalej. Ale w pewnym momencie, gdy Beth widzi, że Linda jest chyba jeszcze bardziej rozbita niż ona, nakazuje jej, by zatrzymała samochód i w najbliższym możliwym miejscu zamienia się z nią miejscami i siada za kierownicą. Przez dalszą część podróży Beth gna w stronę domu z prędkością ponad 200 km na godzinę, a w czasie swojej szaleńczej jazdy kobieta wielokrotnie dzwoni na policję. Pokrótce tłumaczy, o co chodzi, i prosi, by wysłano radiowóz, który miałby ją eskortować, jednak policjanci nie rozumieją, o co jej chodzi. Absolutnie nie widzą powodu, żeby uruchamiać aż tak poważne działania. Kobieta jednak nie poddaje się. Po naradzeniu się z synem dzwoni nawet do FBI, ale nikt nie odbiera, najprawdopodobniej przez trwające właśnie święto narodowe Memorial Day. W czasie, kiedy Beth i jej przyjaciółki pędzą w stronę Birmingham, wieści o zaginięciu Natalii w ekspresowym tempie rozchodzą się wśród znajomych i rodziny. Wszyscy chcą jakkolwiek pomóc i zanim jeszcze Beth dociera do domu, udaje im się powiadomić zarówno policję, jak i FBI, ale też ambasady USA o tym, że nastolatka z Ameryki najprawdopodobniej zaginęła na Rajskiej Wyspie. W tym samym czasie na lotnisku na Arubie Natalii niestety się nie pojawia, a wielu jej przyjaciół odmawia powrotu do kraju. Deklarują, że nie wsiądą do samolotu, dopóki nie odnajdą swojej przyjaciółki i że zostaną na miejscu i będą szukać jej aż do upadłego. Jednak gdy tylko Beth dowiaduje się o tym, co chcą zrobić inni nastolatkowie, jest niezwykle wdzięczna i wzruszona tym gestem, ale też wie, że nie może ryzykować życiem i zdrowiem innych dzieciaków, na których czekają ich rodzice. Przez telefon namawia grupę i wręcz prosi wszystkich, żeby wsiedli na pokład samolotu i wrócili do swoich domów. Przekonuje, że przecież nikomu nie trzeba teraz kolejnych zmartwień. I mimo początkowych oporów, ostatecznie młodzież daje się przekonać, a na miejscu zostaje tylko jeden z opiekunów, WF-ista ze szkoły Natalii, który chce czekać na lotnisku na wypadek, gdyby nastolatka jednak się tu zjawiła. Beth prosi go jednak, żeby wrócił do hotelu i może tam poczekał i spróbował się czegoś dowiedzieć. Ona natomiast spróbuje dotrzeć do Aruby jak najszybciej się da i gdy będzie na miejscu, ustalą wspólnie, co dalej. Przed nią jednak jeszcze bardzo długa droga. Beth pędzi 200 na godzinę drogą międzystanową i z tak zawrotną prędkością mija zaparkowany na poboczu radiowóz, który natychmiast rusza za nią w pościg. Beth zdejmuje wtedy nogę z gazu, żeby policjanci ją dogonili i kiedy się to dzieje, a na horyzoncie pojawia się stacja benzynowa, kobieta zjeżdża na nią. To dobre miejsce i dobry moment, żeby zatankować, ale też poprosić o eskortę policyjną. Kobieta jest w ogromnych emocjach. Parkuje pod stacją i z impetem wypada z samochodu i zaczyna biec w stronę policjanta wysiadającego z radiowozu. Ten jednak nie ma pojęcia, co się dzieje. Robi kilka kroków wstecz i jednocześnie kładzie rękę na kaburę. Beth jednak nie zauważa tego wymownego gestu. Dalej biegnie w stronę mundurowego i krzyczy, że potrzebuje pomocy. Dopiero stanowczy rozkaz, a właściwie krzyk policjanta sprawia, że kobieta rozumie, co właśnie robi i posłusznie zachowuje odstęp od oficera. Kiedy sytuacja deeskaluje i przerażona matka ma okazję wytłumaczyć policjantowi, o co chodzi, ten daje jej numer do znajomego agenta FBI i wypuszcza z pouczeniem, jednak bez eskorty, na którą tak bardzo liczyła Beth. Od tej pory kobieta jedzie już wolniej i jednocześnie jest na łączach ze wszystkimi możliwymi instytucjami, ale też uczniami, którzy wciąż czekają na samolot na lotnisku. Jedna z przyjaciółek Natalii przeprowadza też swoje małe śledztwo na terminalu i informuje jej mamę, że zdaniem Tomasa, bratanka Jaga, Natalii była widziana po raz ostatni w knajpie Carlo St. Charles i że to ostatni sygnał jej obecności. Słysząc nazwę pubu, Beth robi się blada i przeszywa ją dreszcz.
Od znajomych wie, że to miejsce ma fatalną opinię i że owiane jest złą sławą. Mówi się, że dziewczyna, która nie pilnuje tam drinka, może być bardziej niż pewna, że następnego dnia obudzi się w obcym miejscu, bez pamięci, portfela i często bez bielizny. Kobieta natychmiast prosi Tomasa do telefonu i zaczyna wypytywać go o szczegóły. To, co jednak słyszy, jeszcze bardziej ją paraliżuje, bo chłopak przedstawia jej relacje koleżanek Natalii, z którymi ta widziała się w noc przed zaginięciem. Okazuje się, że nastolatka kompletnie upiła się w tym podejrzanym barze, po czym wyszła z niego i wsiadła do amatorsko stuningowanej srebrnej Hondy Civic. To jednak nie wszystko. Razem z nią do samochodu wsiadło jeszcze 3 mężczyzn, ale na szczęście Tomas i reszta kojarzą jednego z nich. To młody chłopak w ich wieku, który już dzień wcześniej przymilał się do Natalii w hotelowym kasynie i który w zasadzie spędził z nią cały wieczór w Carlos & Charlie's. Tomas nie pamięta jednak dokładnie jego imienia. Pamięta jedynie, że było dziwne i najpewniej zagraniczne. Gdy Tomas z całych sił stara się odświeżyć swoją pamięć, dochodzi do wniosku, że brzmiało ono jak Joran, Juran albo Joran, w każdym razie coś brzmiącego podobnie. I chociaż wreszcie udaje się coś ustalić, to Tomas słyszy, że Beth zaczyna panikować na wieść o 3 mężczyznach. Od razu uspokaja jednak kobietę. Zapewnia, że byli w ich wieku i że ten, z którym Natalie spędzała najwięcej czasu i którego poznali w kasynie, był bardzo miły i uprzejmy. Tomas zaznacza, że nie wierzy, że mógł zrobić jej krzywdę i przekonuje spanikowaną kobietę, że na pewno wszystko skończy się dobrze i że warto poszukać go, ale nie dlatego, bo ma coś na sumieniu, ale może po prostu ma jakąś wiedzę, co wydarzyło się dalej. Zanim stewardesa nakazuje Tomasowi wyłączyć telefon przed startem, chłopak przekazuje jeszcze 2 informacje. Przypomniało mu się, że nowy znajomy miał dziwne imię, bo jest Holendrem i również ma pokój w Holiday Inn, czyli w hotelu, w którym nocowała cała wycieczka z Alabamy. To niezwykle ważne i cenne informacje, a zaniepokojona matka już wie, że musi porozmawiać z tym chłopakiem, może to wciąż z nim jest Natalie. Beth do swojego domu dociera około 16, a jej córka nadal nie daje znaku życia. Na miejscu czeka na nią cały tłum zaniepokojonych bliskich, w tym jej mąż, Jack, który natychmiast wrócił do domu, gdy tylko dowiedział, co się dzieje. Teraz wszyscy chcą działać, a dzięki temu, że na miejscu zgromadzili się bardzo wpływowi i bogaci ludzie, mają ponadprzeciętne możliwości. Zamożni znajomi na własny koszt organizują lot prywatnym odrzutowcem, który może wystartować nawet za godzinę, jak tylko na lotnisko dotrze pilot, a zespół naziemny przygotuje maszynę. Zapada więc decyzja. Beth i jej bliscy już za niedługo polecą na Arubę szukać nastolatki. Zaledwie 3 godziny od momentu, w którym wszczęto alarm, Beth, jej mąż Jack, Jody z biura podróży oraz 2 ojców przyjaciółek Natalie wzbijają się w powietrze i obierają kurs na Arubę, rajską wyspę u brzegów Wenezueli. Beth leci prywatnym samolotem po raz pierwszy, ale nie ma w sobie ani trochę energii, żeby się tym cieszyć. Siada z tyłu, z dala od pozostałych i stara się zrozumieć, co mogło się stać. Analizuje możliwe scenariusze i w głowie układa plan działania. Kiedy tylko na jej telefonie pojawia się chociaż jedna kreska zasięgu, próbuje dodzwonić się do kogokolwiek, kto może jakoś pomóc i w ten sposób otrzymuje numer do agenta DEA, agencji antynarkotykowej, który być może będzie mógł pomóc w poszukiwaniach. Niczego konkretnego jednak nie udaje się ustalić, bo gdy opuszczają stały ląd, zasięg ginie na dobre. Kolejne 4 godziny lotu odbywają się w całkowitej ciszy, a kiedy wybija 23 czasu lokalnego, czyli 2 godziny później niż w Alabamie, wreszcie ich oczom ukazuje się miejsce docelowe. Beth od razu wygląda przez okno i jest przerażona tym, co widzi. Rozmiar Aruby to coś, czego zupełnie się nie spodziewała. Kobieta wyobrażała sobie to miejsce jako małą, odludną wioskę,
A teraz przed oczami ma ogromną, rozświetloną wyspę pełną zabudowań. Dociera do niej, że zdjęcia przedstawiające złotą plażę i lazurowe morze to zaledwie mała część tego miejsca, że tak naprawdę mieszka tu ponad 110 tysięcy osób i być może nawet drugie tyle turystów, bo Arubę rocznie odwiedza od 2 do 3 milionów ludzi szukających wrażeń i odpoczynku. Kolejnym zaskoczeniem dla Beth jest temperatura. Na wyspie jest jak w piekarniku. Mimo że jest noc, temperatura nie spada tu poniżej 30 stopni. Na płycie lotniska grupa Amerykanów spotyka się z osobami wynajętymi przez właściciela samolotu, trójką Arubańczyków, którzy zostali tu wysłani do pomocy, ale i do tłumaczenia. Na Arubie mówi się bowiem w lokalnym języku papiamento, który jest mieszanką holenderskiego, hiszpańskiego i portugalskiego. Gdy tłumacze dowiadują się, że minęła doba, od kiedy nikt nie widział Natalii, ale kiedy też widzą, jak zdruzgotani są przybysze z Ameryki, dociera do nich, że sprawa rzeczywiście jest poważna. Zaznaczają jednak, że nie są policją, że nie mogą zrobić wiele, ale pomogą, ile tylko zdołają. Przerażona Beth jest jednak nieco rozczarowana. W jej głowie wszystko wyglądało inaczej. Myślała, że gdy tylko wyjdzie z samolotu, od razu razem z policją i tłumaczami zaczną działać i wydzielać zadania, jak w filmach, podczas gdy nikogo tu nie ma. Nikt nie czeka na polecenia, nikt nie wygląda na przejętego zaginięciem młodej Amerykanki. W zasadzie chyba nikt o tym nawet nie wie. Nagle jednak jej humor poprawia się. W pomieszczeniu odpraw dostrzega stojącą w rogu kobietę w mundurze i z odznaką amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, Homeland Security. Już wie, że myliła się, że jednak udało się coś zdziałać i że mają tu fachową pomoc z kraju. Beth nie potrafi opanować emocji. Biegnie w stronę policjantki i niemal rzuca się w jej ramiona, po czym zaczyna jej dziękować za obecność i ze szczegółami opowiadać, co stało się z jej córką. Policjantka pozostaje jednak obojętna na jej tłumaczenia i entuzjazm. Z kamienną twarzą czeka, aż Beth przestanie mówić, po czym sucho odpowiada, że chyba zaszła jakaś pomyłka. Nie jest tu w sprawie żadnej Natalii, tylko po prostu tu jest jej stanowisko pracy. Tłumaczy rozczarowanej kobiecie, że jest szeregowym pracownikiem departamentu, a nie żadnym śledczym i że nie ma specjalnych uprawnień ani możliwości, żeby rozpocząć akcję poszukiwawczą. A poza tym nikt nie został poinformowany o żadnym zaginięciu. Beth czuje, jakby jej świat rozsypał się na milion kawałków. Dociera do niej, że wszystko, co sobie wyobrażała, to tylko jej fantazje, że tak naprawdę są teraz kompletnie osamotnieni w swojej rozpaczy i w zupełnie obcym kraju. Ze spuszczoną głową opuszcza lotnisko i wspólnie z mężem i pozostałą częścią zespołu, a także z arubańskimi asystentami, udają się do hotelu, gdzie przed zaginięciem nocowała Natalii. Za moment, już na miejscu, wspólnie rozpoczną swoje własne prywatne śledztwo. Nie da się jednak ukryć, że cały zapał i nadzieje powoli przyćmiewa rozczarowanie i niemoc. Mija przecież doba, od kiedy Natalii była widziana po raz ostatni. Gdzie jest? Dlaczego ciągle się nie odzywa? Jak jej pomóc? W drodze do hotelu wyraźnie zmartwionych przybyszy pociesza nawet kierowca taksówki. Przekonuje, że Aruba to tak naprawdę małe miejsce, gdzie każdy ma ze sobą jakieś powiązanie i nikt nie odważyłby się zrobić krzywdy komuś ze Stanów. Aruba żyje przecież z turystyki. Ludzie mają się tu czuć dobrze i dobrze się bawić, a nie martwić się o swój los czy los bliskich. Natalii najpewniej po prostu za bardzo zaszalała i wszystko za moment się wyjaśni. Chwilę po północy, gdy poniedziałek zamienia się we wtorek, mini zespół poszukiwawczy pod przewodnictwem zrozpaczonej matki i ojczyma dociera do hotelu. Na całe szczęście na miejscu czeka ich pierwsze miłe zaskoczenie. Udało się uruchomić kontakty i w holu czeka już na nich agent DEA. Beth na nowo czuje nadzieję i wreszcie ma poczucie, że nie są sami.
Opowiada mu wszystko na temat zaginięcia córki, z naciskiem na temat baru i trzech mężczyzn w srebrnej hondzie, po czym wspólnie udają się do recepcji i pytają o chłopaka, Holendra z imieniem na J, który miał widzieć Natalii jako ostatni. I ku ich zaskoczeniu, będąca na zmianie recepcjonistka, od razu wie, o kogo chodzi. Chłopak, o którym mowa, to Joran van der Sloot, ale to koniec dobrych wieści, bo to, co mówi o nim pracująca tu kobieta, wcale nie brzmi dobrze. Joran to młody chłopak, który często przychodzi grać do hotelowego kasyna, ale przede wszystkim pojawia się tu po to, żeby podrywać dziewczyny, a najbardziej gustuje w młodych blondynkach z zagranicy. Często towarzyszą mu też dwaj koledzy o indyjskiej urodzie, którzy nie odstępują go na krok i chodzą za nim jak cień. Okazuje się też, że świetne wrażenie, jakie zrobił na Tomasie i reszcie znajomych Natalii, to element jego gry. Recepcjonistka zdradza, że Joran ma swoje metody na podryw i wszystkie dziewczyny okłamuje, że podobnie jak one jest turystą i że przyleciał na Arubę z Holandii razem ze znajomymi. W rzeczywistości jednak jest stąd, ale udawanie imprezowicza sprawia, że łatwiej mu namówić kobiety na drinka. Beth, gdy tylko to słyszy, od razu ma złe przeczucie. Po co zaczynać nową znajomość od kłamstwa? Ciągle miała nadzieję, że jej córka może odsypia gdzieś pod opieką raczej troskliwych ludzi, podczas gdy teraz na jaw wychodzi, że ostatnio widziana była między innymi ze zwykłym zawodowym podrywaczem. To zdecydowanie nie jest towarzystwo dla Natalii, która nie uznaje randek na jedną noc, ale która też jest ufna, naiwna i którą łatwo manipulować. Grupa ze Stanów dziękuje za te cenne informacje i prosi jeszcze recepcjonistkę o udostępnienie im nagrań z kamer w kasynie. Chcą na własne oczy zobaczyć, jak wygląda cały ten podejrzany Joran, żeby mogli chociaż wiedzieć, kogo szukać. Niestety, gdy pracownica kieruje zapytanie do swojego kolegi, spotyka się z odmową. Kasyno, mimo że jest na terenie hotelu, ma innego właściciela i to jego należy najpierw prosić o zgodę o wgląd do nagrań monitoringu. Robi się jeszcze mniej przyjemnie, gdy na jaw wychodzi, że tym właścicielem jest amerykański biznesmen powiązany z mafią z Chicago, co sprawia, że cała grupa czuje ogromny opór i strach w związku z proszeniem go o pomoc. Wola odnalezienia córki jest jednak większa. Jak tylko będzie to możliwe, Beth chce spotkać się z właścicielem i osobiście poprosić go o nagrania. Pojawia się też małe światełko w tunelu. W lobby czekają rzeczy Natalii, jej torba podróżna i mała torebka, a w niej telefon i paszport. To dla Beth z jednej strony zły, a z drugiej strony dobry znak, bo oznacza, że najprawdopodobniej jej córka nie opuściła wyspy i że gdzieś tu jeszcze jest. Kobieta nie chce jednak, żeby rzeczy jej córki leżały na środku i żeby obcy ludzie potykali się o nie, dlatego zanosi je do pokoju, w którym przez cały pobyt mieszkała Natalii. W środku zastaje zupełnie zwyczajny nieład. Leżą tu jeszcze niektóre kosmetyki jej córki, a łóżko jest niepościelone. Wszystko wygląda tak, jakby dziewczyna miała tu za moment wrócić. Niestety jednak tak się nie stało i z jakiegoś powodu dziewczyna nie wróciła do hotelu. Zanim jednak Beth zdąży zebrać myśli i zdecydować, co dalej, napływają kolejne szokujące wieści. Bo okazuje się, że arubańska policja nic nie wie o zaginięciu Natalii. Jeszcze za dnia WF-ista, który nie wrócił do USA i miał czekać na nastolatkę, zgłosił sprawę dwóm policjantom, którzy powiedzieli, że wszystkim się zajmą, ale w rzeczywistości okazali się jedynie tak zwanym patrolem plażowym, który nie jest do końca prawdziwą policją, a jedynie z nią współpracuje. O tym, że nastolatka nie wróciła do hotelu, nie poinformował policji także nikt z obsługi. Wszyscy zbagatelizowali sytuację i uznali, że nic takiego się nie dzieje, że przecież Natalii na pewno wróci, jak tylko się wyszaleje. To jednak nic, bo mimo wszystko, jak mówi opiekun wycieczki, próbował się dostać na posterunek policji, żeby tam zgłosić zaginięcie, ale po prostu go nie wpuszczono. Jest już pewne, że w sprawie zaginięcia nastolatki nie dzieje się nic i że na ten moment wszystko leży w rękach grupy z Ameryki.
Stracili już 24 godziny i muszą działać szybko. Opuszczają hotel i razem z agentem DEA udają się do baru, w którym dziewczyna widziana była po raz ostatni. Carlos and Charlie's to knajpa leżąca tuż przy porcie wycieczkowym, dlatego podjeżdżając pod budynek, matce Natalie przychodzi na myśl, że być może córka została porwana na jeden ze statków. Szybko jednak przypomina sobie, że przecież widziana była, jak odjeżdża stąd samochodem i to na dodatek z mieszkańcem wyspy, więc musi tu dalej być. Beth i pozostali wchodzą do baru i po minucie orientują się, co to za miejsce i że ich obecność tu w zasadzie nie ma najmniejszego sensu. Pełno tu pijanych i będących pod wpływem jakichś środków ludzi. Nikt nie chce z nimi rozmawiać, nawet barmani są zdystansowani i niechętni, dlatego po zaledwie kilkunastu minutach wszyscy wychodzą stąd i kierują się na najbliższą stację. Tam pałeczkę przejmuje agent DEA, który organizuje spotkanie z mężczyzną pracującym w firmie telekomunikacyjnej. Ma on zapewnić wszystkim przybyłym Amerykanom telefony z aktywnymi numerami, żeby mogli się rozdzielić. Może uda się też pozyskać billingi z telefonu Natalii. To wreszcie jakieś konkrety, które na pewno ułatwią im dalsze poszukiwania. I gdy wszystkie sprawy techniczne są już ustalone, Charles, bo tak ma na imię mężczyzna, który organizuje telefony, korzysta z chwili, kiedy wszyscy mężczyźni zajęci są rozmową i prosi, aby Beth poszła z nim do samochodu. Tam już, bez świadków, dzieje się jednak coś dziwnego. Przekazuje kobiecie, oczywiście w absolutnej tajemnicy, że tak naprawdę jest jasnowidzem i pomoże jej znaleźć córkę, jeśli tylko ta zamknie oczy i odpowie na kilka pytań. Beth, mimo że jest sceptycznie nastawiona do takich działań, zgadza się, w końcu to znajomy agenta DEA. Na prośbę mężczyzny zamyka oczy, a Charles zaczyna zadawać jej pytania. Z początku są zupełnie zwyczajne, jak wygląda jej córka, ile ma lat, co lubi robić. Jednak z czasem pytania stają się coraz dziwniejsze i coraz bardziej osobiste. Charles zmienia wręcz temat. Zaczyna pytać Beth, jak często uprawia seks i jakich mężczyzn lubi najbardziej, co natychmiast kończy to dziwaczne spotkanie. Miarka się przebrała. Beth czuje się oszukana i trzaskając drzwiami opuszcza samochód, który od razu odjeżdża. Kobieta ma już dość i powoli traci zaufanie do ludzi, którzy, jak myślała, chcą jej pomóc. Spotkanie na stacji benzynowej kończy się, a cały zespół, nie mając żadnego punktu zaczepienia, wraca do hotelu, gdzie wreszcie czekają na nich dobre wieści. Menedżer hotelu zaczepia Amerykanów i przekazuje im, że jest w stanie pokazać im, jak wygląda Joran, ale nie zrobi tego za darmo. Ojczym Natalii od razu wie, o co chodzi. Wręcza mu zwinięty plik $100, a mężczyzna, który jeszcze godzinę temu twierdził, że nie ma możliwości oglądania nagrań z kasyna, teraz prowadzi ich na zaplecze techniczne, gdzie znajduje się serwerownia i centrala monitoringu. Jack i Beth przyglądają nagrania razem z menedżerem. Wspólnie udaje im się dotrzeć do materiału sprzed 2 dni, na którym na całe szczęście rozpoznają Tomasa, bratanka Jaga. Już wiedzą, że mają dobre nagranie. Natychmiast dzwonią do krewnego, a chłopak tłumaczy, że Joran tamtego dnia siedział obok niego przy stole do blackjacka. Wszyscy przyglądają się nagraniu i rzeczywiście dostrzegają, że przy stole siedzi Tomas, a 2 krzesła dalej młody chłopak o bardzo charakterystycznej urodzie. Chwilę później menedżer hotelu potwierdza, to z całą pewnością Joran, o którego pytają. On także go zna. To stały bywalec kasyna i mieszkaniec wyspy. Wszyscy go tu dobrze znają, jak jednak dodaje, raczej nie z tej dobrej strony. Menedżer potwierdza to, czego dowiedzieli się już na recepcji. Joran to podrywacz i zwykły gbur, którym myśli, że wszystko mu wolno i który ciągle sprowadza na siebie kłopoty. Beth i Jack wreszcie wiedzą, kogo szukać i za kim się rozglądać. Wychodzą przed hotel, żeby zebrać myśli, ale nagle zza bramy przybiegają do nich wynajęci Arubańczycy, którzy już z daleka wykrzykują: mamy go! Okazuje się, że w czasie, kiedy Beth i pozostali byli w hotelu i przeglądali nagrania,
Oni chodzili po okolicy i wypytywali o Jorana i płacili niewielkie sumy każdemu, kto powie im coś ciekawego. W końcu wpadli na mężczyznę, który za odpowiednią cenę podał im jego pełny adres zamieszkania, a jeden z bezdomnych koczujących na plaży powiedział im też, że wie, gdzie zawsze parkuje srebrna, stuningowana Honda Civic. Zresztą na całej wyspie jest tylko jedno takie auto. Beth momentalnie czuje przypływ adrenaliny. Czyżby prawda była już na wyciągnięcie ręki? Czy zaraz zobaczy się z Natalie? Przecież wie dokładnie, z kim widziano jej córkę po raz ostatni i którym autem odjechała spod baru. Wie już, jak wygląda, a teraz, gdzie mieszka główny świadek. To przecież już tylko krok od rozwiązania. Dlatego też uzbrojona w te informacje, nie patrząc nawet, która jest godzina, rusza ze wszystkimi na komendę policji, gdzie informuje mundurowych, co się stało, co udało się ustalić i gdzie trzeba szukać odpowiedzi. Następnie razem wsiadają w radiowóz i udają się pod adres zapisany na kartce. Kiedy wszyscy docierają na miejsce, dwóch ojców, którzy przylecieli z Beth i Jagiem, zachodzą dom od tyłu, aby mieć pewność, że nikt nie ucieknie. Jack i policjanci idą do drzwi wejściowych, a Beth i Jody obserwują wszystko z samochodu i przez telefon relacjonują wydarzenia zebranej w domu rodzinie, ale też przyjaciołom Natalie. Gdy policjanci pukają do drzwi, otwiera im zdziwiony mężczyzna w średnim wieku. To Paulus, ojciec Jorana. Doskonałym angielskim odpowiada, że jego syna tutaj nie ma i że jest na turnieju pokera w hotelu Wyndham. Na te wieści wszyscy natychmiast wracają do samochodów i udają się w stronę wskazanego hotelu. Na czele jedzie radiowóz, potem grupa z USA, a na końcu ojciec Jorana, który zaniepokojony całą sytuacją rusza śladem pytających o jego syna ludzi. Kiedy docierają do hotelu, Beth wysiada z auta zanim to jeszcze na dobre zdąży się zatrzymać i wbiega do środka, po czym doznaje niemiłego zaskoczenia. Okazuje się, że panuje tu spokój i cisza i wcale nie ma tu żadnego turnieju. Wszystko to obserwuje Paulus i dzwoni do syna, którego szukają jacyś Amerykanie i policja. Joran odbiera i przekazuje ojcu, że rzeczywiście nie ma go w hotelu, bo wrócił już do domu i że jest tam razem ze swoim kolegą Deepakiem, który jak zwykle mu towarzyszy i który, jak się okazuje, jeździ srebrną, głośną Hondą i można powiedzieć, że jest szoferem Jorana. Mężczyzna przekazuje wieści obecnym policjantom i znowu po chwili wszyscy odjeżdżają spod hotelu z powrotem pod dom Paulusa, gdzie rzeczywiście zastają młodego chłopaka, którego szukają już od kilku godzin. Jak gdyby nigdy nic, stoi przed domem ze swoim kolegą Deepakiem, dokładnie z tym, z którym i tak prawie zawsze jest widywany. Beth z tych emocji aż cała drży, ale razem z Jody pozostają w samochodzie. Mama zaginionej od razu dzwoni też na głośnomówiącym do przyjaciółek Natalie, które widziały ją jako ostatnie i opisuje im nieznajomych chłopaków i ich samochód, a przyjaciółki nie mają wątpliwości. Potwierdzają, że wszystkie te opisy zgadzają się, to najpewniej z Joranem tamtej nocy odjechała Natalie. Wreszcie udaje się dotrzeć do źródła i wreszcie też dochodzi do konfrontacji. To szansa na poznanie dalszych losów zaginionej nastolatki. Wszyscy mężczyźni z grupy są jednak targani emocjami. Otaczają Jorana i Deepaka i w obecności policji wręcz domagają się wyjaśnień, wykrzykują, co stało się z Amerykanką, którą dopiero co poznali. Na wszystko to, co się dzieje, Joran reaguje kompletnym zaskoczeniem. Robi kilka kroków w tył i zaczyna opowiadać, że faktycznie poznał dziewczynę imieniem Natalie i spędził z nią trochę czasu, ale nie wie, co się z nią stało i nie ma nic wspólnego z jej zniknięciem. Joran sprawia wrażenie wystraszonego. Tłumaczy, że poznał Natalie przy stole do blackjacka w kasynie w Holiday Inn, a następnego dnia wpadł na nią w barze Carlos and Charlie's. Relacjonuje, że kiedy wszedł do knajpy, Natalie była tam już od dawna i tańczyła. Widać też było, że wypiła już co najmniej kilka większych drinków. Mówi, że kiedy tylko dostrzegła go w tłumie, sama rozbawiona podbiegła do niego i resztę nocy spędzili razem.
Pili wtedy sporo alkoholu, w tym bardzo mocny rum, który popijali whisky z kolą. Joran podkreśla, że tamtej nocy Natalie kompletnie nie miała umiaru i upiła się tak bardzo, że dalsza wspólna zabawa już nie miała sensu, dlatego wyszli na zewnątrz. Wtedy Natalie skierowała do Jorana nietypową prośbę. Chciała, żeby pokazał jej miejsce, gdzie można obserwować rekiny i zgodnie z jej prośbą, chwilę później ona, Joran i jego dwaj koledzy, bracia Deepak i Satish, odjechali srebrnym Civiciem. Następnie jednak opowieść Jorana obiera dziwny kierunek. Chłopak zaczyna opowiadać, że jechanie do rekinów nie miało sensu. Dziewczyna była tak pijana, że co chwilę zasypiała, ale kiedy się budziła, to zaczynała go dotykać i całować, a on nie pozostawał dłużny. Zamiast mówić do rzeczy, Joran nagle opisuje bardzo intymne szczegóły z tamtego wieczora. Nawet to, jak wyglądała bielizna Natalii, jak się depiluje i co robili na tylnej kanapie samochodu. Wszystko, co mówi, jest kompletnie nie na temat i nie na miejscu. Brzmi, jakby w obrzydliwy sposób wręcz chwalił się swoimi podbojami i każdy, kto tego słucha, czuje się niezręcznie. A wszystko to przez otwartą szybę w samochodzie słyszy też Beth. Od zawsze otwarcie rozmawiała z córką o związkach, chłopakach i seksie, dlatego wie, że Natalie była jeszcze dziewicą, a opisy Jorana sprawiają, że jest jej niedobrze. Szczególnie, że chłopak opowiadając, co robił, dokładnie obserwuje miny wszystkich zebranych, jakby czerpał z tego przyjemność. Historię kończy jednak na tym, że w pewnym momencie Natalie zasnęła, więc odwiózł ją pod hotel i wypuścił z auta, a kiedy zaczął się zbliżać do nich ochroniarz, odjechali. Mimo tego dziwnego, intymnego wyznania, Joran sprawia wrażenie osoby chcącej współpracować. Chce nawet mówić dalej, ale nagle jego ojciec Paulus krzyczy w jego stronę po angielsku, że ma się natychmiast zamknąć i nie odpowiadać więcej na żadne pytania, a następnie obaj zaczynają rozmawiać podniesionym tonem po holendersku, języku, którego nikt ze zgromadzonych nie rozumie. Następnie wyraźnie wściekły Paulus zwraca się w stronę Amerykanów i krzyczy do nich, że nie mają żadnych manier, a przy okazji, że nie mają tu żadnej władzy. Zapowiada też, że nikt nie będzie już z nimi rozmawiał i że mają się wynosić. Atmosfera się zagęszcza, bo Beth i pozostali nie mają zamiaru odejść z pustymi rękami. Czują, że Joran wie więcej i że jest jedyną osobą, która może doprowadzić ich do Natalie. Jej bliscy są tak zdesperowani, że ostatecznie prawie dochodzi do rękoczynów. Beth wyskakuje z samochodu i razem ze swoim mężem i znajomymi chcą wręcz wejść do domu Jorana. Wierzą, że może Natalie jest w środku i ta świadomość nie pozwala im racjonalnie myśleć. Wtedy też do akcji wkracza do tej pory bierna policja. Sprawy zachodzą za daleko. Nikt nie ma prawa wtargnąć do cudzego domu bez powodu. Amerykanie mają się uspokoić, albo zaraz zostaną zatrzymani. Policjant spokojnie tłumaczy, że bez nakazu nie wejdą do środka i że domysły to po prostu za mało. Po tym zimnym prysznicu poszukujący nastolatki trochę się uspokajają, ale Beth oznajmia, że nie ruszą się stąd do momentu, aż nie zjawi się tu prokurator. Jednak mija godzina za godziną, a ta długa i pełna emocji noc zaczyna zamieniać się w dzień. Prokurator przecież nie zjawi się tu nagle w takiej sprawie w środku nocy. Wszystkich dopada też potworne zmęczenie i bezsilność, w związku z czym po wschodzie słońca Beth i pozostali odpuszczają. Dociera do nich, że stanie pod domem Jorana i jego ojca jest pozbawione sensu i że tak naprawdę tracą tylko czas i energię. Nie wiedzą czegoś jeszcze, że Paulus to wzięty prawnik, który obecnie przygotowuje się do zawodu sędziego. Nie wiedzą, że ma nad nimi przewagę, że jest stąd, że zna odpowiednich ludzi i że doskonale zna swoje prawa. Mimo, że Amerykanie wiedzą o tym człowieku prawie nic, to Beth nie może oprzeć się wrażeniu, że policjanci się go boją. Ale bez względu na wszystko, czas się zbierać, odpocząć i pomyśleć, co dalej. Gdy grupa Amerykanów kieruje się z powrotem do samochodu, dzieje się coś, czego chyba się nie spodziewali.
Podchodzą do nich Joran i jego kolega Deepak i z normalnym i przyjaznym tonem oferują im, że zabiorą ich pod hotel i pokażą, w którym dokładnie miejscu wypuścili Natalie z samochodu, na co oczywiście zgadza się Beth i wszyscy jej towarzysze. Chwilę później już razem jadą w stronę hotelu. Jedzie z nimi też Paulus, który zaznacza tym wyraźnie, że chce uczestniczyć w każdym kontakcie z jego synem. Na miejscu Joran wskazuje na podjazd przed hotelem i twierdzi, że Natalie wyszła mniej więcej w tym miejscu i że była tak pijana, że przewróciła się i uderzyła w głowę, ale wstała i poszła dalej. Tłumaczą też, dlaczego nie zaprowadzili jej do pokoju, bo zobaczyli mężczyznę ubranego jak ochroniarz, który zmierzał w ich kierunku i uznali, że ten na pewno jej pomoże i że nie muszą jej już pilnować, dlatego właśnie odjechali. Tak naprawdę było im to na rękę, bo nie mieli ochoty niańczyć pijanej, obcej dziewczyny. Beth jest w szoku. Nie potrafi zrozumieć, jak można zostawić przed hotelem kogoś, kto ledwo stoi na nogach. Sama nie wie, w co ma wierzyć, a ma jeszcze większy mętlik w głowie, gdy chwilę później razem z Joranem, jego ojcem i kolegą wchodzą do lobby hotelu, gdzie bez ostrzeżenia mężczyźni wszczynają ogromną awanturę. Krzyczą na obsługę po holendersku i mają o coś ewidentnie pretensje. Sytuacja jest tak napięta, że interweniować musi nawet policja, która ostatecznie wyrzuca awanturujących się ludzi na ulicę. Beth jest w szoku i na dodatek nie ma pojęcia, czego dotyczyła ta kłótnia, chociaż ma przeczucie graniczące z pewnością, że w jakimś stopniu chodzi o jej córkę. I gdy kieruje się w stronę recepcji, żeby dowiedzieć się, o co poszło, nagle podbiega do niej Joran i zaczyna wykrzykiwać, czego od niego chce i co ma zrobić, żeby w końcu zostawiła go w spokoju. Do tej pory spokojna i wycofana Beth wybucha. Podniesionym głosem mówi tylko: oddaj mi córkę, a w odpowiedzi słyszy głuchą ciszę. Chwilę później Paulus, Joran i jego koledzy odjeżdżają. Odjeżdża również policja. W pewnym momencie bez słowa znika też towarzyszący im do tej pory agent DEA i wszystko wygląda na to, że to koniec działań. Mimo wielkiej determinacji Beth i przekonania, że Joran coś wie, policja chyba nie zamierza kiwnąć palcem. Cała grupa Amerykanów jest zrezygnowana i kompletnie wyczerpana. Dopiero o 5 nad ranem wracają do pokoju hotelowego, gdzie idą jedynie na drzemkę, bo zaledwie 2 godziny później, o 7 rano, budzi ich telefon z fatalnymi wieściami. Okazuje się, że także DEA nie zamierza kontynuować swoich działań, bo agent, który wczoraj im towarzyszył, tak naprawdę jest na Arubie na wakacjach i pojawił się do pomocy tylko grzecznościowo. Myślał, że jego obecność pomoże wyjaśnić sprawę, jednak teraz nie ma już czasu, bo spędza tutaj swój wolny czas i Beth i pozostali muszą poradzić sobie sami. I to dosłownie sami, bo ani rząd amerykański, ani lokalne władze nie decydują się na żadne kolejne kroki, mimo że od zaginięcia Natalie minęło już ponad 30 godzin. Chwilę po tym rozczarowującym telefonie Beth spotyka się z policjantem, który przyjeżdża do hotelu. Może to jednak nie koniec. Może jest szansa na współpracę z władzami. W kobiecie natychmiast budzą się nadzieje, bo policjant, który poświęca jej czas, otwarcie mówi, że nie wierzy w to, że Natalie dzieje się krzywda i że najpewniej w ciągu kolejnych kilkunastu godzin wszystko się wyjaśni. Prosi też matkę o pokazanie mu rzeczy, które zostawiła nastolatka i szybko wskazuje, że nie ma pośród nich karty bankomatowej. Ale to nic dziwnego, bo Natalie zostawiła ją w Stanach. Jednak policjant nie przyjmuje tej informacji do wiadomości. Wręcz neguje to, co mówi matka. Według niego dziewczyna na pewno ma kartę ze sobą i że jej zniknięcie było zaplanowane. Zwyczajnie uciekła, żeby poimprezować i przedłużyć swój pobyt, a karta teraz służy jej do realizacji swojego planu. Ta rozmowa ewidentnie nie toczy się po myśli przerażonej matki, która przekonuje mężczyznę, że to nie tak, że Natalie nie jest typem nastolatki pakującej się w kłopoty. Niestety, policjant wyraźnie w to nie wierzy i ciągle forsuje swoją wersję.
Po krótkiej rozmowie wychodzi i prosi Beth i pozostałych, żeby przyjechali na posterunek policji na drugim końcu wyspy, po czym odjeżdża, zostawiając ich po raz kolejny z poczuciem kompletnej pustki. Beth i Jack, mimo przespania niespełna 2 godzin, zgodnie z poleceniem pojawiają się na posterunku równo o 8 rano. To, co od razu zwraca ich uwagę, to srebrna Honda Civic zaparkowana przed budynkiem. Znowu czują przypływ adrenaliny. Może teraz dojdzie do konfrontacji. Jednak kiedy wchodzą do środka, po Joranie, jego ojcu i kolegach nie ma śladu. Jest za to policjant, który godzinę wcześniej spotkał się z nimi w hotelu. Wita ich poirytowaną miną i tekstem, że teraz ma przerwę na śniadanie, a później musi się ogolić i dopiero jak skończy, to może znajdzie dla nich czas. Ta oschła reakcja nie wróży niczego dobrego. Po około godzinie zniecierpliwiona Beth wychodzi z posterunku i zaczyna spacerować po parkingu. Chce w ten sposób zebrać myśli i jakoś zabić dłużący się czas. Następnie siada na krawężniku i zastanawia się, co dalej, ale wtedy przed budynek wychodzi jeden z policjantów i krzyczy na nią, że tu nie wolno siedzieć i że ma natychmiast wstawać. Beth oczywiście robi to, co każe jej funkcjonariusz. Nie chce nikogo zdenerwować, przyszła tu po pomoc i wie, że to jej jedyna szansa. Nie ma jednak pojęcia, jak bardzo będzie to trudne. Kiedy wchodzi z powrotem do budynku, policjanci każą czekać jej dalej i w ten sposób mijają aż 3 godziny. Dopiero po takim czasie wychodzi do nich detektyw, którym mówi jednak, że nie ma dla nich dzisiaj czasu i żeby natychmiast opuścili posterunek. Beth po raz kolejny jest w kompletnym szoku. Nie rozumie, co się dzieje, dlaczego jest tak traktowana. Przecież policja sama kazała jej tu przyjechać. Zastanawia się też, czy Joran i jego ojciec są też na tym posterunku. Honda przed wejściem to na 100% samochód jego kolegi, który widziała wczoraj pod domem Vandersloothów. Czy to oznacza, że przyszli tutaj złożyć zeznania? Jeśli tak, to co takiego powiedzieli? Czy to ich słowa sprawiły, że Beth i Jack zostali wyrzuceni z posterunku? Kiedy porozmawiają o szczegółach? I czy w ogóle zaginięcie Natalii zostało oficjalnie uznane przez policję? Beth i jej mąż niczego nie wiedzą, nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Czują, że zderzają się ze ścianą i że między nimi a policją rośnie niezrozumiały dla nich mur. Beth i Jack nie mają wyjścia. Wychodzą z posterunku, a zrozpaczona matka jest na granicy płaczu. Nie wiedzą, co dalej. Czy naprawdę mają teraz bezczynnie czekać, ale na co czekać? Na całe szczęście może jednak coś się zmieni, bo dostrzegają, że przed wejściem czeka na nich jeden z wynajętych tłumaczy. Na dodatek nie jest sam, bo obok stoi ekipa telewizyjna lokalnego kanału z wiadomościami. Beth wie, po co tu są i co ma robić. Korzysta z okazji i wychodzi ze swojej strefy komfortu. Staje przed kamerą i ze zdjęciem swojej córki w rękach błaga o pomoc. Zwraca się też bezpośrednio do Natalii. Córeczko, mam tutaj i swój, i twój telefon. Włączyłam w nich rozmowy międzynarodowe. Błagam cię, gdziekolwiek jesteś, zadzwoń do mnie. Okazuje się, że wystąpienie przed kamerami to pomysł tłumacza. Mężczyzna bardzo przejął się losem nastolatki i rozpaczą jej bliskich. Wierzy, że skoro nikt nie chce pomóc, to nagłośnienie sprawy jest jedyną szansą, by wreszcie zaczęło się coś dziać. Gdy tylko dowiaduje się, jak policja potraktowała małżeństwo, przez resztę dnia kontaktuje się z pozostałymi mediami, jakie nadają na tej niewielkiej wyspie. A trzeba przyznać, że zaginięcie młodej i atrakcyjnej Amerykanki budzi zainteresowanie wśród dziennikarzy, a chęć przedstawienia historii deklaruje redakcja największej lokalnej gazety, Diario. Jeszcze tego samego dnia dochodzi do spotkania z prasą, a dziennikarze gazety wykazują się ogromną empatią. Przyjmują do siebie Beth i Jaga, pozwalają im skorzystać z komputera i naładować telefony. Kupują im nawet jedzenie i picie, bo widzą, że kompletnie zapomnieli zadbać o siebie.
W międzyczasie zabierają też od nich zdjęcia Natalii i tworzą najbardziej prawdopodobną rekonstrukcję zdarzeń, którą przedstawią w artykule. Dziennikarze pomagają również zorganizować wydruk plakatów, które Beth i pozostali Amerykanie mają plan rozwieszać dzisiaj na całej wyspie. Wszystko rusza pełną parą. Jeszcze tego samego dnia, po południu, gdy wciąż trwa wtorek, Beth i Jack zaproszeni zostają do radia i telewizji, gdzie matka Natalie nagrywa kolejne apele do mieszkańców, turystów, jak i samej córki. Wyraźnie też na nich widać i słychać, że jest kompletnie zmęczona. Od wyjazdu z domku letniskowego swoich rodziców ma na sobie te same, teraz już brudne i spocone ubrania i od 48 godzin prawie nie spała i jadła tylko dwa razy. Jest cieniem samej siebie, ale nie spocznie, nim nie odnajdzie swojej córki. I w tym momencie zupełnie nie interesuje jej to, jak wygląda czy co ma na sobie. Teraz najważniejsze jest, żeby dotrzeć jak najdalej. I to okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo rusza lawina medialna. Dzięki pomocy znajomych związanych z mediami, jeszcze tego samego wieczora historia zaginionej dziewczyny z Alabamy obiega nie tylko lokalne media na Arubie, ale też całe Stany Zjednoczone dzięki wywiadowi udzielonemu telefonicznie dla stacji Fox. Nagle, w jednym momencie, o Natalii zaczynają mówić wszyscy. Mimo wyczerpującego dnia, wielu rozmów i występów, Beth rusza na miasto z plakatami. Gdy na ulicy rozwiesza zdjęcia, zostaje zaczepiona przez zmartwioną taksówkarkę, która zabiera ją do slumsów, gdzie przedstawia jej nawróconego na chrześcijaństwo byłego gangstera. Okazuje się, że mężczyzna chce pomóc. Zabiera zdjęcie Natalii i wypytuje o nastolatkę wszystkich mieszkańców slumsów. Nie ma też pocieszających wieści dla Beth. Mówi, że jeśli Amerykanie zapuszczą się tutaj, to z reguły nie kończą dobrze. Były gangster tłumaczy, że miejscowi całkiem często porywają do slumsów turystów, którzy zawędrują zbyt daleko od centrum. Podają im wtedy środki odurzające i okradają, a następnie wyrzucają ich na plaży, gdzie ci budzą się zdezorientowani i bez grosza przy duszy. Beth zaczyna wreszcie rozumieć, czemu lokalnej policji nie interesuje zaginięcie jej córki. Pewnie doskonale wiedzą o tym procederze. Nie chcą tego nagłaśniać, ale myślą też, że Natalii za chwilę znajdzie się na plaży z bolącą głową i dużą luką w pamięci. Najpewniej też policja po prostu nie chce marnować zasobów. Znają ten schemat, wiedzą, że zaraz sprawa rozwiąże się sama. Ale Beth nie wierzy w ten scenariusz. Przecież minęły już 2 doby, od kiedy jej córka nie daje znaku życia, a na dodatek Natalii miała przy sobie tylko jakieś drobne, nawet nie było z czego jej okraść. Nawrócony gangster chce jednak koniecznie pomóc, nawet jeśli to błędny trop. Prosi Beth, by ona i jej koleżanka wróciły do hotelu i odpoczęły, a mężczyzn zabiera ze sobą w najróżniejsze zakątki wyspy. Ich wspólne poszukiwania trwają aż do rana, ale nie przynoszą żadnych efektów. Jest środa z samego rana. Beth, Jack i pozostali ponownie meldują się na posterunku policji. Znowu jednak nie są tam traktowani priorytetowo i detektyw, który rozmawiał z nimi poprzedniego dnia, schodzi do poczekalni dopiero po ponad 2 godzinach oczekiwania. Znowu jest oschły i poirytowany. Tym razem nie podoba mu się to, że Beth nie jest sama. Od razu podkreśla, że przyjmie zeznania tylko od niej, a pozostali mają sobie iść i nie robić niepotrzebnego zamieszania. W końcu jednak uda się porozmawiać, a Beth zaprowadzona zostaje do obskurnego pomieszczenia, gdzie znajduje się biuro policjanta. Mundurowy siada przed komputerem, a kobiecie każe usiąść zaraz obok siebie. Gdy policjant uruchamia komputer i przygotowuje różnego rodzaju dokumenty, wzrok Beth wędruje po całym pokoju, i wtedy na blacie biurka dostrzega coś bardzo podejrzanego. Na jego drugim końcu leżą podarte dokumenty, a na nagłówku jednego z nich widnieje wczorajsza data i imię – Joran van der Sloot. Beth nie rozumie, na co patrzy, chociaż domyśla się, że mogą być to jego wczorajsze zeznania. Tylko dlaczego są podarte na strzępy
i dlaczego ona nic o nich nie wie. Kobieta znowu czuje się niepewnie i już na dobre traci zaufanie do mundurowych z Aruby. Nie może pozbyć się wrażenia, że wszystko, co się dzieje, to żmudne wypełnianie obowiązków, a nie realna chęć pomocy, co zresztą potwierdza to, że policjant beznamiętnie zapisuje wszystko, co przekazuje mu Beth, ale nie ma żadnych pytań ani żadnych opinii. Całe ich spotkanie wygląda, jakby przeprowadzał je, bo musi, ale niekoniecznie chce. Kiedy kończą, policjant odprowadza kobietę do poczekalni i żegna. Nie mówi, co będzie dalej, nie zostawia nawet telefonu do siebie i w zasadzie po raz kolejny okazuje kompletny brak zaangażowania. Beth ma ochotę rozpłakać się z bezsilności i żalu do policji. Sytuacji nie poprawia fakt, gdy dowiaduje się, że Jody i dwóch ojców, którzy przylecieli z nią w poniedziałek w nocy, muszą już dzisiaj wrócić do domów. Nadchodzi czwartek i kolejny dzień poszukiwań, a ostatni, potwierdzony kontakt z Natalie miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na szczęście z samego rana ze Stanów przylatują kolejni znajomi, by pomóc przerażonemu małżeństwu. Przez kolejne dni odbierają oni wszystkie telefony i sprawdzają zgłoszone do tej pory tropy, jednak żaden nie prowadzi do Natalie. Zarówno Beth, Jack, jak i nowi ochotnicy chaotycznie kręcą się po wyspie i już na oślep szukają pomocy gdziekolwiek. I co ciekawe, co chwilę wpadają na ślad Jorana albo Paulusa. Najpierw dzieje się to w hotelu, gdzie próbują uzyskać dostęp do monitoringu z podjazdu, na którym rzekomo wysiadła Natalie. Gdy chcą porozmawiać z obsługą, żeby ci pokazali im, czy Joran mówi prawdę, spotykają Paulusa, który nie wiadomo, co tu robi i który wręcz ucieka na ich widok. Następnie Amerykanie udają się do szkoły Jorana, gdzie wypytują o chłopaka i szczegóły na temat jego osoby. Chcą sprawdzić, kim jest i jaki naprawdę jest. Gdy docierają do placówki, spotykają się z dyrektorem, a ten sam przyznaje, że dzisiaj już rozmawiał o swoim uczniu, bo Paulus, jego ojciec, niedawno złożył mu wizytę. Mężczyzna dokładnie opowiedział, co się stało. Uprzedził go, że najpewniej ktoś ze Stanów będzie wypytywał o jego syna i że mogą pojawiać się pewne insynuacje, ale zapewnia, że Joran nie ma nic wspólnego z zaginięciem Amerykanki. Na jaw wychodzi również, że Joran mieszka w szkolnym akademiku i jako nieletni jest tu chroniony i nikt nie ma prawa go niepokoić. Chłopak ma 18 lat tylko rocznikowo. Tak naprawdę 18 będzie miał dopiero za kilka miesięcy. Na dodatek tu nie potwierdza się to, co mówiono o nim w hotelu. Joran to wzorowy uczeń i szkolna gwiazda sportu. Dyrektor jest ewidentnie po stronie swojego podopiecznego i z góry zaznacza Beth i jej bliskim, że nikt nie wierzy, że ten młody człowiek ma coś wspólnego z dziwnym zaginięciem. To, że akurat on widział Natalie jako ostatni i że to on z nią imprezował i on zaprowadził ją do samochodu swoich znajomych, to tylko zwykły zbieg okoliczności, który ściągnął na niego kłopoty. Beth jest zdruzgotana, bo znowu zderza się ze ścianą i czuje się coraz bardziej bezsilna. Nie dość, że policja nie interesuje się sprawą, to na dodatek nie potrafi oprzeć się wrażeniu, że ojciec Jorana prężnie działa, by uprzedzić wszystkie jej ruchy. Bo bardzo dziwne jest to, że gdziekolwiek pojawia się Beth, tam był już Paulus, a jego wizyta za każdym razem sprawia, że nikt nie chce im pomóc i wręcz traktowani są jak natręci, którzy szukają kozła ofiarnego. Dlatego Beth tym bardziej czuje, że to zachowanie nie jest normalne, bo przecież jeśli Joran nic nie wie i nie ma nic wspólnego z zaginięciem Natalie, to dlaczego jego ojciec poświęca tyle czasu i energii, by przekonywać o tym cały świat? Nie da się ukryć, że jest to co najmniej dziwne i budzące wiele wątpliwości. Niestety, kolejne dni to kolejne rozczarowania. Natalie nie daje znaku życia, a lokalni mieszkańcy nie tylko nie okazują się ani trochę pomocni, ale wręcz starają się wykorzystać Beth i jej rodzinę. Podsuwają im fałszywe tropy i nierzadko pod przykrywką chęci pomocy próbują wyłudzić od nich pieniądze. W pewnym momencie do Amerykanów dociera,
że nikt tak naprawdę nie przejmuje się tu losem zaginionej nastolatki i wszyscy są przeciwko nim, a zaginięcie Natalii to niewygodny problem dla mieszkańców tej rajskiej wyspy. Pojawia się jednak dobra i jednocześnie zła wiadomość. Bo udaje się wreszcie dotrzeć do nagrań z monitoringu przed hotelem, o które tak bardzo prosiła Beth. Niestety, te nagrania potwierdzają smutną prawdę, której domyślała się kobieta. Joran kłamał. Natalii nigdy nie dotarła do hotelu. Również żadna srebrna Honda nie wjechała na podjazd przed budynkiem, ani nawet nie przejechała przez ulicę obok hotelu. Wreszcie pojawia się dowód na to, że coś tu nie gra i że przeczucia, które od początku nie opuszczały Beth, były słuszne. To przełomowy moment. Bo w tym momencie także policja zaczyna orientować się, że coś faktycznie może być na rzeczy i dopiero teraz oficjalnie ruszają poszukiwania Natalii. Być może duży wpływ na intensyfikację działań ma też fakt, że o sprawie zaginięcia dziewczyny w amerykańskich mediach dosłownie zaczyna huczeć. A razem z szumem medialnym pełną parą ruszają poszukiwania. Na wyspę przylatuje samolot wojskowy wypełniony holenderskimi żołnierzami z piechoty morskiej. Swoją pomoc oferuje również Czerwony Krzyż czy specjalna prywatna grupa ratownicza z Aruby i wiele innych organizacji. Do pomocy niespodziewanie zgłaszają się też zwykli mieszkańcy wyspy i wcześniejsza niechęć znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nawet wszyscy pracownicy budżetówki dostają wolne jednego dnia tylko po to, by mogli dołączyć do poszukiwań Natalii. Na wyspie pojawiają się również przedstawiciele służb z USA, w tym FBI, oraz dziennikarze wszystkich najważniejszych mediów. Wsparcie dla Beth sygnalizują również czołowi politycy i biznesmeni, a wcześniejsza samotna walka o prawdę w mgnieniu oka zamienia się w ogromne, skoordynowane działania. Szkoda jednak, że tak późno, bo od zaginięcia Natalii mija już kilka dni. Beth cały czas działa na maksymalnych obrotach. Prawie nie śpi, prawie nie je. Bez przerwy walczy o odnalezienie córki, sprawdzając wszystkie tropy, udzielając wywiadów i nadzorując ochotników. Od czasu, gdy tylko dowiedziała się, że jej córka nie stawiła się na samolot, Beth śpi łącznie przez 9 godzin, czyli po godzinę lub dwie na dobę. Mimo wszystko zachowuje ogromną klasę i spokój i wiele osób zadaje sobie pytanie, jak daje radę to znosić. A teraz zdaje się, że wcale nie jest łatwiej, bo reporterzy towarzyszą jej 24 godziny na dobę. Na Arubie już na dobre zaczynają stacjonować reporterzy ze wszystkich czołowych stacji telewizyjnych i gazet, a sprawa zaginięcia nastolatki staje się tematem numer jeden w całych Stanach. Dosłownie codziennie pojawiają się aktualizacje w wieczornych wiadomościach i cały kraj z uwagą i nadzieją śledzi dalsze losy zaginionej nastolatki i jej zrozpaczonej rodziny. Beth wspierana jest przez krajowe media, a dziennikarze pomagają jej docierać tam, gdzie wcześniej wydawało się, że nie uda się dotrzeć. Między innymi z reporterką stacji Fox i całą ekipą telewizyjną wspólnie udają się pod dom Paulusa, by jeszcze raz z nim porozmawiać. I o dziwo, być może pod presją tego szaleństwa, jakie wybuchło, mężczyzna zgadza się na wywiad i rozmowę, chociaż jak się okazuje, jest to dla niego ogromny wysiłek. Paulus zaprasza kobietę i ekipę ze stacji do swojego domu. Beth w rozmowie stara się dotrzeć do sumienia mężczyzny. Prosi go jak matka ojca, by pomógł jej poznać prawdę. Paulus zarzeka się jednak, że nic nie wie i że nie jest w stanie pomóc, a przy tym zachowuje się bardzo dziwnie. Jest wyjątkowo zestresowany, wręcz przerażony, poci się i zdecydowanie nie zachowuje jak ktoś, kto nic nie wie. Jego żona, która też uczestniczy w rozmowie, nie jest w stanie wydobyć z siebie słowa i cały czas płacze. W zasadzie reakcje rodziców Jorana kompletnie przeczą słowom, jakie wydobywają się z ich ust. Ostatecznie niczego nie udaje się ustalić. Rozmowa jest jałowa, powtarzane są w kółko te same zdania, a zrozpaczona matka już jest przekonana. Ojciec i matka Jorana znają prawdę. Na całe szczęście poruszenie wokół sprawy przynosi efekt, bo pierwszy przełom następuje, gdy nadchodzi 5 czerwca, czyli siódmy dzień od zaginięcia Natalii.
to właśnie dzisiaj policja zatrzymuje dwóch ochroniarzy z pobliskiego hotelu, a jak się okazuje, obciążające ich zeznania składają Joran i jego koledzy. Beth jest w szoku, bo nazwisko żadnego z podejrzanych nie padło ani razu, ani w jej prywatnym, ani w policyjnym śledztwie i prędzej spodziewała się, że to Joran zostanie wzięty pod lupę, a nie że stanie się głównym świadkiem. Jednak znowu wszystko wywraca się do góry nogami, bo już 4 dni później, 9 czerwca, policja decyduje się jednak aresztować Jorana i dwóch jego kolegów, Deepaka i Satisha. Policja konfiskuje również samochód Deepaka i przeszukuje dom Vandersloothów, co sprawia, że Beth i jej bliscy wreszcie oddychają z ulgą. Wierzą, że teraz już na pewno odnajdą Natalie i mają poczucie, że może jednak wcale nie zwariowali. Także tego samego dnia na światło dzienne wychodzi kolejna szokująca informacja. FBI prześwietla Paulusa Vandersloota i dowiaduje się, że w przeszłości przez dłuższy czas był przełożonym obecnego szefa policji na Arubie i teraz nawet ci, co z początku byli sceptyczni, zaczynają dostrzegać, że Joran rzeczywiście znajdował się pod specyficznym ochronnym płaszczem. To jednak nie koniec wieści, które dosłownie zwalają z nóg. Jeden z agentów FBI, bez wchodzenia w szczegóły, przekazuje Beth, że przejrzał wyjaśnienia złożone przez zatrzymanych i z jego doświadczenia wskazują one na to, że Natalie najprawdopodobniej nie żyje. Świadczy o tym fakt, że zarówno Joran, jak i jego koledzy zaczęli wzajemnie się obwiniać, aby tylko wybielić samych siebie. Jak się okazuje, bracia grają do jednej bramki i zgodnie twierdzą, że rzeczywiście wieźli tamtej nocy kompletnie pijaną Natalie, ale kiedy ta wyszła z samochodu, zaraz za nią wysiadł także Joran. Joran za to kompletnie temu zaprzecza. Twierdzi, że opuścił samochód sam, jako pierwszy, i że Natalie została w Hondzie razem z braćmi, a wersji, którą obaliły nagrania sprzed hotelu, teraz już nie pamięta. Te rozbieżności nie pozostawiają złudzeń. Ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Sprawa zaginięcia Natalie zaczyna być głośno komentowana i obserwowana przez tysiące ludzi, a łańcuch znajomości i powiązań chyba zostaje zerwany, bo także tymczasowo aresztowany zostaje Paulus, ojciec Jorana. Prawnik wychodzi jednak na wolność zaledwie kilka dni później, ale za kratami nadal zostaje jego syn i koledzy, co znowu jest jasnym sygnałem, że muszą mieć coś wspólnego z zaginięciem. Wieść o zatrzymaniu niespełna 18-letniego Jorana szybko obiega lokalne i amerykańskie media, co sprawia, że w kolejnych dniach i tygodniach zaczynają pojawiać się pierwsi świadkowie, którzy wreszcie zaczynają mówić. Jeden ze świadków zeznaje, że w noc zaginięcia Natalie widział, jak szkolna gwiazda sportu opuszcza plażę razem z podążającymi za nimi jak cień Deepakiem i Satishem. Zgłosił się również świadek, który miał widzieć, jak Joran zakopuje Natalie na wysypisku śmieci, jednak po przeszukaniu policja niczego nie znalazła. Tworzy się jednak informacyjny bałagan, bo policja zaczyna otrzymywać coraz to nowe doniesienia i tropy, ale każde kolejne przeczą sobie nawzajem i zdają się prowadzić donikąd. Początkowy entuzjazm i nadzieje na szybkie rozwiązanie sprawy po prostu znika. Jedno jest jednak pewne. Ta sprawa nie jest oczywista i trzeba ustalić, co się wydarzyło. Aby znaleźć Natalie żywą lub martwą, wyspa przeszukana zostaje nawet z powietrza przez 3 holenderskie F-16 wyposażone w nowoczesne zasobniki rozpoznawcze. Później zebrane materiały zdjęciowe zostają porównane ze zdjęciami satelitarnymi sprzed zaginięcia, ale nic to nie daje. Ostatecznie, mimo upływu wielu długich tygodni i całego mnóstwa prac, nastolatka wciąż nie daje znaku życia, a intensywne śledztwa prowadzone równolegle przez lokalnych śledczych i FBI nie pozwalają znaleźć ani pół dowodu na to, że ktokolwiek z zatrzymanych ma coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Na początku września Deepak i jego brat opuszczają areszt i zostają oczyszczeni z zarzutów, co budzi gniew i poczucie niesprawiedliwości w matce Natalie. Kobieta niemal natychmiast korzysta z jedynego, skutecznego narzędzia. Rusza do mediów, by nagłośnić sprawę
i wskazać, że lokalna policja za nic ma sprawiedliwość i wypuszcza na wolność zwyczajnych przestępców. Jednak spotyka się z gigantycznym rozczarowaniem. Bo okazuje się, że wielu reporterów czołowych stacji telewizyjnych i gazet opuściło Arubę ze względu na huragan Katrina, który w ostatnim tygodniu sierpnia nawiedził Stany Zjednoczone i pochłonął niemal 2000 istnień. To właśnie temat tej katastrofy stał się tematem numer jeden, a sprawa Natalii zeszła na dalszy plan. Teraz na wyspie pozostali już tylko nieliczni reporterzy mniejszych stacji, ale i oni zaczynają się wycofywać, bo dzieje się coś jeszcze. Okazuje się, że wypuszczenie Deepaka i Satisha całkowicie zmienia podejście Arubańczyków do zaginięcia Natalii. Nie podoba im się to, że mieszkańcy ich wyspy nadal są oskarżani o coś, czego, jak przecież twierdzi policja, wcale nie zrobili. Arubańczycy stają po stronie swoich, a zrozpaczoną matkę, amerykańskich ochotników czy reporterów zaczynają traktować jak intruzów. Nawet gromadzą się, organizują wiece poparcia dla Jorana i jego kolegów, w trakcie których wykrzykują hasła kierowane do Beth i pozostałych, żeby wynosili się z wyspy i przestali oczerniać ich mieszkańców. Pod wpływem tej negatywnej atmosfery ochotnicy, którzy brali udział w poszukiwaniach, wycofują się. Nawet jeśli ktoś nadal chce pomagać, to nie chce się wychylać. Maleje też liczba telefonów ze wskazówkami i informacjami. Nagle, z dnia na dzień, wszystko się odmienia, a Beth i jej bliscy powoli zostają sami. To jednak nie koniec fatalnych wieści, bo gdy nadchodzi 14 września 2005 roku i mija 3,5 miesiąca od zaginięcia Natalii, także główny podejrzany, Joran, zostaje oczyszczony z wszelkich podejrzeń i wypuszczony na wolność. Bliscy zaginionej nastolatki zaczynają tracić nadzieję na poznanie prawdy, a lokalna społeczność jeszcze bardziej okazuje im swoją niechęć. Zła passa nie ma końca, bo miesiąc później Joran z pomocą swojego ojca, prawnika, wygrywa proces o niesłuszne aresztowanie, co jest już dla większości przypieczętowaniem tego, że jest niewinny. Mało kto wierzy już matczynemu przeczuciu, które mimo tego, co się teraz dzieje, wciąż podpowiada Beth, że Joran doskonale wie, co stało się z Natalii. Jednak zdaje się, że Joran kompletnie się tym nie przejmuje, a wręcz wygrana w sądzie i poparcie lokalnej społeczności dodaje mu odwagi. Od teraz regularnie i chętnie udziela płatnych wywiadów, głównie dla holenderskiej telewizji, ale rozmawia także z amerykańskimi dziennikarzami, którym ze szczegółami opowiada o swojej relacji z Natalii i nie pozostawia suchej nitki na zaginionej nastolatce. Przedstawia ją jako zdemoralizowaną, pijaną i rozwiązłą Amerykankę, która cały czas nachalnie namawiała go na stosunek. Joran zgrywa dojrzałego. Opowiada, że nie ugiął się, bo nie miał ze sobą prezerwatyw i chciał zachować się rozsądnie. W rozmowach z dziennikarzami przedstawia się jako ofiara nagonki, ale też okazuje brak konsekwencji. Bo o ile jeszcze niedawno w swoich wyjaśnieniach twierdził, że razem z kolegami mieli zamiar odwieźć Natalii do hotelu, tak teraz rozmawiając z prasą opowiada, że jednak zostawił ją samą na plaży, bo rano musiał iść do szkoły, a robiło się już bardzo późno. Nic nie jest tu jasne. Wszystko jest okryte zmową milczenia i chociaż Beth obserwuje to z przerażeniem i na własne oczy słyszy i widzi te kłamstwa, to nie jest w stanie zrobić nic. Ze względu na kompletny brak działań, na wrogie nastawienie lokalnej społeczności i już prawie kompletny brak wsparcia ze strony mediów, zrezygnowana i zrozpaczona Beth pakuje się i wraca do Stanów. W ten sposób ślad po Natalii kompletnie się urywa, a jej zaginięcie wpędza w rozpacz jej bliskich. Dziewczyna nie wraca do domu, nie daje znaku życia ani przez kolejne tygodnie, ani miesiące, a później lata, a jedyne osoby, które mogą mieć w sprawie jakąś wiedzę, żyją sobie spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Nadchodzi kwiecień 2007 roku i za moment minie druga rocznica zaginięcia. Właśnie teraz niespełna 20-letni Joran wydaje książkę, w której opisuje całą sprawę ze swojej perspektywy, w której przedstawia się jako ofiara niesłusznych oskarżeń.
i zwracanie na siebie uwagi chyba wcale mu nie służy, bo kilka miesięcy po wydaniu książki, pod koniec 2007 roku, uśpione nadzieje ponownie zostają rozbudzone. Joran, Deepak i Satish znowu zostają aresztowani, a dom Jorana ponownie przeszukany, jednak znowu bez żadnych efektów. Cała trójka, tak samo jak miało to miejsce 2 lata temu, zostaje oczyszczona z zarzutów, a śledztwo pod kątem porwania lub zamordowania Natalii zostaje oficjalnie zamknięte. Media i rodzina nie odpuszczają, ale na niewiele się to zdaje, bo przez kolejne 3 lata sprawa Natalii utyka w miejscu. Nadchodzi 11 lutego 2010 roku. Paulus van der Sloot spędza popołudnie grając w golfa w luksusowym ośrodku wypoczynkowym na północy wyspy, kiedy nagle łapie się za klatkę piersiową. Z wyciągniętą ręką przechodzi jeszcze kilka kroków w stronę znajomych, jakby prosząc o pomoc, ale chwilę później pada na ziemię i traci przytomność. Mimo udzielenia natychmiastowej pomocy, Paulus umiera na zawał serca w wieku 57 lat, a gazety jeszcze tego samego dnia piszą: Paulus, ojciec kryjący mordercę, zmarł na zawał serca ze stresu. I o ile tytuły w gazetach bywają krzykliwe i czasem na wyrost, to wygląda na to, że nie tym razem, bo zaledwie 2 tygodnie później dzieje się coś kompletnie nieoczekiwanego. Nagle Joran po 2 latach ciszy pojawia się w telewizji, gdzie przekazuje sensacyjne wieści. Wszem i wobec oznajmia, że Natalii nie żyje, bo po pijaku spadła z balkonu, a on i jego koledzy w obawie przed konsekwencjami ukryli jej ciało. To medialne wyznanie rodzi szok, ale też nadzieję na wyjście z trwającego lata stanu zawieszenia. Jednak znowu nic w tej sprawie nie może być proste i oczywiste, bo Joran, wbrew tym odważnym słowom, nie zostaje aresztowany ani w Holandii, ani na Arubie. Policja nie ma zamiaru robić nic, a swój brak reakcji tłumaczy tym, że są przekonani, że Joran zwyczajnie kłamie, robi to dla zwrócenia na siebie uwagi i dla zarobku. Nie istnieją żadne dowody na to, aby jego słowa były prawdziwe, dlatego też policja nie planuje wykonywać żadnych następnych kroków. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Paulusa w pewnym sensie uruchamia Jorana, który zdaje się, że do tej pory był trzymany w ryzach przez swojego ojca. Jednak gdy tylko podejrzany o udział w zniknięciu Natalii nie otrzymuje tego, co chciał po swoich odważnych wyznaniach, decyduje się na kolejny krok. Zaledwie 2 miesiące później Joran pisze list do pełnomocnika Beth. W liście przekonuje prawnika kobiety, że pilnie potrzebuje pieniędzy i że w zamian za $25,000 przekaże rodzinie Hollowayów informację o tym, jak zginęła Natalii i gdzie znajduje się jej ciało. To niewątpliwie nieczyste i nieuczciwe zagranie, które nie może pozostać bez odzewu. Dlatego adwokat wspólnie z rodziną Natalii zgłasza sprawę do FBI i organizują zasadzkę. Adwokat leci na Arubę, gdzie spotyka się z Joranem i przekazuje mu $10,000 w gotówce, co nagrywa z ukrytej kamery, by mieć dowód na to, że doszło do transakcji. W tym samym czasie Beth przelewa na konto szantażysty kolejne $15,000, co ze strony pokrzywdzonych jest dopełnieniem umowy. Gdy Joran sprawdza stan konta i orientuje się, że rzeczywiście jego żądania zostały spełnione, odwraca się w stronę adwokata i w końcu, po latach, zgadza się powiedzieć szokującą prawdę. Dzisiaj 23-latek opowiada, że 5 lat temu, w maju, gdy byli wspólnie w barze, celowo upił Natalii bardzo mocnym alkoholem, po czym zabrał ją w ustronne miejsce. Dziewczyna wpadła mu w oko, gdy tylko zobaczył ją po raz pierwszy i zawziął się, że musi ją zdobyć. Tamtej nocy Natalii była kompletnie pijana, co zresztą potwierdzają jej znajomi, ale nie była na tyle pijana, by zupełnie nie wiedzieć, co dzieje się dookoła. Kiedy razem z Joranem i jego kolegami zatrzymali się na uboczu, Joran zaczął się do niej dobierać, ale dziewczyna mimo stanu upojenia stanowczo odmówiła, co kompletnie go rozwścieczyło. Doszło do szamotaniny, a miła atmosfera przerodziła się w walkę. Agresywny Joran uderzył Natalii z całej siły pięścią,
a następnie chwycił za leżący obok samochodu kamień lub cegłę i zaczął zadawać ciosy, a gdy ochłonął i złość minęła, zorientował się, że Natalii nie żyje. Wiedział, że musi zatrzeć ślady i miał do tego pomocników. Wspólnie z Deepakiem i jego bratem Satishem ruszyli na okoliczny teren budowy, gdzie wrzucili ciało Natalii do wykopu pod fundamenty. Następnie, pod osłoną nocy, przysypali je ziemią tak, by budowlańcy podczas kolejnych etapów prac wszystko zalali betonem, nie orientując się, że pomagają ukryć ciało. Joran całą historię opowiada beznamiętnie, ale z wieloma szczegółami. Sam przyznaje się adwokatowi do winy i nawet podaje adres, gdzie rzekomo znajduje się zatopione w betonie ciało. Po tym szokującym spotkaniu z mordercą, adwokat wraca do kraju i przekazuje wieści bliskim Natalii. Następnie wspólnie udają się na lokalną policję, ale nikt tam nie bierze na poważnie słów Jorana. Funkcjonariusze zaznaczają, że opowiadał już różne wersje w różnych wywiadach i nauczył się, że kłamstwo jest jego sprzymierzeńcem, a w tym wypadku posłużyło mu do oszustwa na duże pieniądze. Nadzieja bliskich na rozwiązanie sprawy już kompletnie gaśnie, gdy śledczy jednak pochylają się nad sprawą i szybko informują ich, że budynek, który Joran wskazał jako miejsce ukrycia ciała, wcale nie był w budowie w czasie, kiedy Natalii zniknęła. Do bliskich zaginionej nastolatki zaczyna docierać, że zostali oszukani i dali nabrać się komuś pozbawionemu uczuć. Szybko też okazuje się, że śledczy mieli rację, bo gdy mija kilka dni, Beth otrzymuje maila od Jorana. 23-latek w swojej wiadomości przeprasza kobietę za kłamstwo i potwierdza, że wszystko, co powiedział jej prawnikowi, to bzdury, które w zasadzie wymyślił na poczekaniu. Już po raz kolejny z wielu bliskich Natalii ogarnia niemoc, rozczarowanie i poczucie, że nigdy nie poznają prawdy. Pojawia się jednak nadzieja na namiastkę sprawiedliwości, bo prokurator z Alabamy zapowiada oskarżenie Jorana o oszustwo i wyłudzenie pieniędzy, co może zakończyć się ekstradycją i może grozić mu nawet kara do 20 lat pozbawienia wolności. I rzeczywiście tak się dzieje, bo zarzuty zostają mu oficjalnie postawione 3 czerwca 2010 roku. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, to nie jedyne wiadomości na temat budzącego wiele kontrowersji 23-letniego Holendra. Bo jeszcze tego samego dnia cały świat obiega szokująca informacja. Joran został aresztowany w Chile za zamordowanie innej młodej dziewczyny. Po 5 latach od zaginięcia Natalii, w zaledwie 2 miesiące, cała sprawa odżywa na nowo i pełna jest zwrotów akcji. Wielu zaczyna też zauważać pewną zależność. Joran po śmierci swojego ojca stracił kontrolę nad sobą, nad swoim życiem i nad swoim zachowaniem. Stracił jedyną osobę, która mimo wszystko walczyła o niego i chroniła go przed konsekwencjami. Wszystko wskazuje jednak na to, że to wreszcie koniec bezkarności tego człowieka. Koniec przypłacony kolejnym życiem. I rzeczywiście, zaledwie 4 dni później, Joran przyznaje się do winy i tego, że pozbawił życia młodą, 22-letnią Peruwiankę, a w wiadomościach pojawiają się informacje dotyczące okoliczności, w jakich doszło do tej makabrycznej zbrodni. Okazuje się, że po wyłudzeniu pieniędzy od rodziców Natalii, Joran poczuł, że pali mu się grunt pod nogami i wziął sobie do serca zapowiedzi prokuratora, który obiecał, że wsadzi go za kraty. Z końcem maja, w 5. rocznicę zaginięcia i najprawdopodobniej śmierci Natalii, Joran uciekł z Aruby do Peru, gdzie chciał uniknąć aresztowania go. Tam zaszył się w jednym z hoteli w stolicy i oczywiście wybrał taki, z którego blisko było mu do kasyna, ponieważ od lat jest nałogowym hazardzistą i to właśnie przez swój nałóg gotów był powiedzieć i zrobić wszystko, byleby zdobyć pieniądze. Plan Jorana był też typowy dla hazardzisty. Młody mężczyzna planował pomnożyć wyłudzone od Bev pieniądze i zaszyć się gdzieś, aż sprawa sama przycichnie. W końcu przecież działo się tak w przypadku jego znacznie poważniejszych przewinień. 30 maja, równo 5 lat od zaginięcia Natalii, Joran usiadł przy stole pokerowym obok rok młodszej Stefanii.
Szybko też zauważył, że dziewczyna jest nie tylko atrakcyjna, ale też, że ma przy sobie dużo żetonów i że najprawdopodobniej jest zamożna. Zaczął więc z nią flirtować i to z sukcesem, bo po pewnej chwili Stefani zaproponowała wprost, że może wyjdą z kasyna, pójdą do hotelu Jorana i spędzą trochę czasu w jego pokoju. 23-latek był przeszczęśliwy, że poszło tak łatwo, a gdy razem wyszli z kasyna, ucieszył się jeszcze bardziej, kiedy zobaczył, że miał nosa do Stefani. Dziewczyna zaprowadziła go do swojego bardzo drogiego samochodu, co tylko upewniło go w tym, że dobrze wybrał swoją ofiarę. Cel był też prosty – wykorzystać ją, okraść i uciec. Gdy trafili już do hotelu, Stefani, jako zapalona pokerzystka, namówiła Jorana, żeby zagrali jeszcze kilka partyjek online na jego laptopie, na co chłopak się zgodził. Włączył dziewczynie swój komputer i w czasie, kiedy ona zalogowała się do internetowego kasyna, sam poszedł do łazienki. Tym razem jednak był to podstęp ze strony Stefani, bo dziewczyna nie mogła pozbyć się wrażenia, że skądś zna swojego nowego towarzysza. Korzystając z chwili, że Joran wyszedł z pokoju, wcale nie zaczęła grać, a zaczęła przeglądać jego maile, gdzie natrafiła na jego nazwisko – Vandersloot, które już obiło jej się o uszy. Gdy Joran wyszedł z łazienki, dziewczyna zaczęła zadawać wiele niewygodnych pytań i dała wyraźnie do zrozumienia, że wie, kim jest i co ma na sumieniu jej nowy kolega. Atmosfera w jednym momencie z miłej zrobiła się nieprzyjemna, a w hotelowym pokoju doszło do sprzeczki. Według Jorana Stefani w czasie kłótni uderzyła go pierwsza, wobec czego nie pozostał dłużny. Oddał jej z taką siłą, że padła na ziemię, a Joran wpadł w szał. Zaczął ją dusić, najpierw rękami, a później swoją koszulką i kolanem. Był w takiej furii, że złamał dziewczynie kark. Gdy jego ofiara już nie oddychała, jeszcze ją wykorzystał, a na koniec okradł. Joran spakował się, zabrał ze sobą portfel Stefani i zjechał do lobby, gdzie na recepcji poprosił, aby obsługa pod żadnym pozorem nie wchodziła do jego pokoju i nie przeszkadzała jego partnerce, która gorzej się poczuła i teraz chce odpoczywać w spokoju. Następnie zjechał do garażu, skąd jeszcze z jej samochodu ukradł saszetkę z pieniędzmi, które wcześniej dziewczyna wypłaciła w kasynie przy nim. Joran, bogatszy o niewielką gotówkę, skutecznie kupił sobie czas, bo ciało Stefani odnaleziono dopiero 3 dni później. Obsługa ostatecznie postanowiła zignorować prośbę i karteczkę, by nie przeszkadzać, i weszła do środka, co spowodowało ujawnienie zwłok. Informacja o zbrodni bardzo szybko obiegła media. Bardzo szybko też społeczeństwo dowiedziało się, kto jest ofiarą. Na jaw wyszło, że bliscy Stefani rozpoczęli jej poszukiwania na krótko po jej śmierci. 22-latka była córką wpływowego biznesmena, który podejrzewał, że porwano ją dla okupu. O zaginięciu córki wpływowego człowieka było głośno od razu i to w całym Peru. Jej rodzice pojawiali się w telewizji, prosząc o to, by wróciła do domu. Trwały też szeroko zakrojone poszukiwania w stolicy. Nikt jednak nie potrafił wpaść na jej trop. Przecież swojego oprawcę poznała zupełnie przypadkowo. Kiedy tragiczna prawda wyszła na jaw, szybko trafiono na ślad Jorana. To w wynajętym na jego nazwisko pokoju znaleziono ciało, ale on był już daleko od Peru, bo ponad 3000 kilometrów dalej, w centralnym Chile. Policja namierzyła go już 4 dni później, a proces ekstradycji z powrotem do Peru trwał zaledwie 24 godziny. Gdy teraz świat dowiaduje się, co zrobił Joran i w jaki sposób, już nikt nie ma wątpliwości, że to bezduszny morderca. Tym razem został jednak złapany, bo nie ukrył skutecznie ciała. Stefani, tak samo jak Natalie, była młodą, uroczą dziewczyną z dobrego domu. Chociaż Stefani lubiła hazard i zabawę, to studiowała na 3. roku w szkole biznesowej i z zaangażowaniem pomagała w prowadzeniu dobrze prosperującego interesu swoich rodziców, który miała w przyszłości poprowadzić sama. To, co ją zgubiło, to wiara w ludzką dobroć i w tym przypadku miłość do pokera, która zaprowadziła ją do stołu, przy którym siedział morderca. Morderca o miłej aparycji, który doskonale wiedział, jak uwodzić i jak wzbudzić zaufanie. Dopiero przyłapanie Jorana na kolejnej zbrodni sprawia, że wreszcie ci, którzy mieli jeszcze wątpliwości, już ich nie mają.
Nie może to być przypadek, że 5 lat później, w bardzo podobnych okolicznościach, ginie inna młoda dziewczyna, która także była widziana ostatni raz z Holendrem, który sprawia tak świetne pierwsze wrażenie. Śledczy już nie mają wątpliwości. To wszystko nie jest zbiegiem okoliczności. Joran to potwór. Jego działania były zawsze metodyczne i najprawdopodobniej jego ofiar, chociaż niekoniecznie śmiertelnych, musiało być przez te lata znacznie więcej. Zatrzymanie 23-latka znowu rozbudza nadzieję na to, że wreszcie zakończy się także historia Natalii. Jednak Joran przyznaje się tylko do zabójstwa Stefanii i zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Amerykanki sprzed 5 lat. Znowu tłumaczy, że skłamał rodzinie, że ją zabił, bo chciał wyłudzić od nich pieniądze. Zaraz po schwytaniu Joran trafia za kratki, a na wyrok w sprawie zabójstwa Stefanii czeka kolejne 2 lata i ostatecznie 11 stycznia 2012 roku zostaje skazany na karę 28 lat pozbawienia wolności za zabójstwo młodej Peruwianki. Dosłownie dzień później, 12 stycznia 2012 roku, sąd na wniosek rodziców Natalii zgadza się też, by oficjalnie uznać ją za zmarłą, a pogrążeni od lat w rozpaczy Beth i David, po blisko 7 latach życia w niewiedzy, chowają w ziemi pustą trumnę. Wciąż jednak wierzą, że poznają prawdę. Ciągle też, z całych sił, starają się, by Joran w końcu stanął także przed amerykańskim sądem, przynajmniej w związku z postawionymi mu lata temu zarzutami prokuratorskimi po tym, jak perfidnie oszukał bliskich Natalii. Na to się jednak nie zanosi, a Joran zaczyna układać sobie życie, mimo że jest za kratami. W 2014 roku poznaje ciężarną kobietę imieniem Lady, która sprzedaje w więzieniu papierosy i cukierki. Szybko się w niej zakochuje i zaczyna pisać do niej wiele listów miłosnych. Kobieta odwzajemnia jego uczucie i oficjalnie zostają parą, a Lady 2 razy w tygodniu odwiedza nowego ukochanego. Gdy nadchodzi czas narodzin jej dziecka, to Jorana, za oczywiście jego zgodą, wpisuje jako ojca swojej córki i wspólnie nadają dziewczynce imię Dashi na cześć ukochanej babci Jorana. Ostatecznie, jeszcze przed końcem 2014 roku, para bierze ślub, a nowa żona zaczyna wielokrotnie zabierać głos publicznie. W wywiadach dla prasy i telewizji opowiada, że Joran to czuły i delikatny mężczyzna, który nawet jeśli nie ma czystego sumienia, to teraz przeszedł w więzieniu transformację, jest kompletnie innym człowiekiem. Nie jest też pewne, czy Lady wie, że nie jest jedyną kobietą w życiu swojego męża, bo w więzieniu Jorana odwiedza wiele kobiet, z którymi korzysta ze specjalnego pokoju dla par. Joran dostaje też od swoich kochanek wiele prezentów, w tym papierosy i pieniądze, 2 najważniejsze waluty w więzieniu. Ostatecznie jednak związek Lady i Jorana rozpada się, jednak nie z powodu zdrad, a dlatego, że w 2020 roku Joran zostaje przyłapany na dystrybucji nielegalnych substancji w więzieniu i na dodatek z jedną ze swoich kochanek. Otrzymuje za to kolejne 13 lat odsiadki, co praktycznie przekreśla wizję, jaką ciągle żyła Lady, że Joran w końcu przecież opuści więzienie i wspólnie stworzą normalną rodzinę. Kobieta nie potrafi jednak porzucić marzeń i próbuje dać Joranowi ostatnią szansę, ale nagle to on składa pozew o rozwód i odmawia spotkań ze swoją żoną, zostawiając ją i jej córkę zupełnie same. Co ciekawe, do dzisiaj Lady uważa, że po prostu im nie wyszło i nie wierzy w to, że została zmanipulowana i wykorzystana przez Jorana, kogoś, kto w innych nie widzi człowieka, a narzędzie do osiągania określonych celów. Tym wszystkim poczynaniom przez lata przyglądają się nie tylko media, które co jakiś czas wracają do wciąż niewyjaśnionej sprawy, ale przede wszystkim przyglądają się bliscy Natalii, którzy nie przestali walczyć o prawdę. Jest 8 czerwca 2023 roku. Po 11 latach od momentu, w którym Joran wylądował za kratami i po 18 latach od zaginięcia Natalii, świat okrąża sensacyjna wiadomość. Wreszcie, po tak długim czasie,
Samolot z Joranem van der Slootem ląduje w Birmingham, na dokładnie tym samym lotnisku, na które miała wrócić Natalie po swojej wymarzonej wycieczce na Arubę. Właśnie teraz Joran trafia do USA w ramach ekstradycji, ale jedynie tymczasowej, co oznacza, że w pewnym momencie będzie musiał wrócić do Peru i tam dokończyć swój wyrok, a na wolność będzie mógł wyjść dopiero w 2045 roku. Teraz jednak staje się to, na co bliscy Natalie czekali ponad dekadę. Holender wreszcie staje przed amerykańskim sądem, a sąd skazuje go na 20 lat pozbawienia wolności za oszustwo i wymuszenie, co jest najwyższą możliwą karą za ten czyn. Jest to tylko częściowe pocieszenie, bo wciąż nie jest to kara za krzywdę wobec Natalie, której nadal nie udało mu się udowodnić. Ale znowu pojawia się światełko w tunelu. W październiku tego roku świat po raz kolejny już obiegają przełomowe wieści w związku z głośnym zaginięciem sprzed wielu lat. Okazuje się, że Joran, przebywając w Stanach, zawiera tak zwany proffer letter, czyli układ z prokuratorem, zgodnie z którym złoży wyjaśnienia i powie całą prawdę, ale ta nie może go obciążać. Układ ma proste zadanie. Ma wreszcie pozwolić zakończyć sprawę, odnaleźć ciało Natalie i pozwolić jej bliskim raz na zawsze zamknąć ten potwornie trudny rozdział bez kolejnego procesu. Oznacza to też brak kolejnego wyroku i brak dodatkowych lat odsiadki. Bliscy i amerykański prokurator godzą się na to, bo i bez tego Joran całe swoje życie spędzi za kratami. Za sprawą tej ugody Joran ostatecznie przyznaje się do zabójstwa Natalie, a także do tego, że wcześniej kłamał. W swojej najnowszej wersji, którą uznaje się za prawdziwą, potwierdza, że wpadł w szał, gdy w 2005 roku po wyjściu z baru zaczął dotykać i rozbierać nastolatkę, a ona stawiała opór. Przyznaje, że był z nią sam na sam, a w akcie wściekłości z całej siły kopnął ją w głowę, a następnie uderzył leżącą obok cegłą, po czym ciało nieprzytomnej Natalie zrzucił z klifów do oceanu. Miesiąc później Joran wraca do Stanów, do Peru, by odsiadywać resztę wyroku, a jego słowa, które padły w październiku 2023 roku, stanowią ostatni rozdział historii Natalie. Rozdział, który wciąż jednak nie odpowiada na wszystkie pytania i nie koi bólu. Joran, zgodnie z zawartym układem, nigdy nie poniesie bezpośrednich konsekwencji za zabójstwo Natalie. Nic też nie wskazuje na to, że jej ciało kiedykolwiek zostanie odnalezione. Dzisiaj zaledwie 36-letni Joran w Peru spędzi kolejne lata swojego życia. Odsiaduje tam wyrok za zabójstwo i handel, a wyjść na wolność będzie mógł dopiero w 2045 roku. Gdy jednak skończy swoją odsiadkę w Peru, będzie miał 58 lat i wcale nie wyjdzie na wolność. Od razu zostanie przewieziony do USA, gdzie rozpocznie odbywanie kolejnego 20-letniego wyroku. Oznacza to tyle, że o ile Joran kiedykolwiek jeszcze wyjdzie na wolność, to jako blisko 80-letni staruszek. Dzisiaj Joran ma zaledwie 36 lat, a przed sobą wizję spędzenia całego życia w niewoli. Żadnej wizji nie ma za to jego rówieśniczka Natalie, która prawie na pewno straciła życie w maju 2005 roku. Miała plany, marzenia, żyła amerykańskim snem, który nagle i nieoczekiwanie zmienił się w koszmar. Szczegóły jej ostatnich chwil nie są dzisiaj znane. Nie wiadomo też, gdzie jest jej ciało. Tak naprawdę nikt też nie ma pewności, czy Joran nie kłamał, także wtedy, gdy poszedł na układ z prokuratorem. Można jednak zakładać, że przynajmniej częściowo wyjawił prawdę i że to on odpowiada za jej śmierć. Warto jednak pamiętać, że tajemnica zniknięcia Natalie na tej lubianej przez turystów rajskiej wyspie być może nie byłaby dzisiaj tajemnicą, gdyby nie panująca zmowa milczenia. Sprawie tej zaszkodziły układy i zbyt późne działania. Dzisiaj z perspektywy czasu jak na dłoni widać, że domek z kart zaczął sypać się dopiero po śmierci Paulusa. Człowieka wpływowego, ze znajomościami, który gotów był zrobić wszystko,
żeby ukryć to, jakim potworem jest jego syn, co najprawdopodobniej sam przypłacił życiem. I jego pozorna ochrona sprowadziła śmierć na jeszcze jedną niewinną dziewczynę, Stephanie. Dzisiaj z perspektywy czasu można domniemywać, że dziewczyn takich jak Natalie czy Stephanie mogło być więcej, ale ich krzywdy zamiatane były pod dywan. W końcu upokorzone i okradzione, ale jednak wracały do domu żywe. Paulus trzymał rękę na pulsie, a Joran był rozpieszczonym chłopakiem, który zawsze miał to, co chce. I być może właśnie dlatego tak źle znosił każdą odmowę. Na Rajskiej Wyspie nikt nie poniósł konsekwencji za ewidentną opieszałość, za układy i ból, jaki spotkał bliskich. Nikomu nie było na rękę zadzierać z wpływowym prawnikiem powiązanym z policją. Nikomu też nie było na rękę siać paniki wśród turystów. Zaginięcie i śmierć Natalii była nie na rękę wszystkim dookoła, co skutecznie zablokowało bliskim nastolatki dotarcie do prawdy. Partnerem dzisiejszego odcinka był producent czekoladowych pralin Edle Tropfen & Nuss. Sprawdźcie link w opisie tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.